Obie drużyny już chyba są gotowe. Ja też mogę dać już, że oczywiście komendę, że jeżeli drużyny gotowe, to oczywiście można startować. No i będziemy zaczynali. Pierwszy ćwierćfinał, jak pamiętamy, w dniu wczorajszym w grupie B był potrójny remis. Tam zremisowali z wynikiem dwóch wygranych i jednych przegranych Policji na prowo, pozytywny teamek Team Rebels oraz Team Disengage. No i niestety pozytywna prowokacja od policyjna prowokacja, przepraszam, Warriors of Nothing, tutaj mi się pomieszało z grupami. Warriors of Nothing odpadło niestety z wynikiem 0-3. Pozytywny teamek niestety w tym best of 3, bo tam drużyny się dogrywały, nie udało jej się nic ugrać i miała na koniec swoim dwie przegrane. No a Rebelsi z Team Disengage udało im się wyjść z grupy i w tym momencie widzimy właśnie ten oto ćwierćfinał. Po stronie prawej mamy drużynę Team Rebels, po stronie lewej mamy drużynę Vistula Eagles. Vistula Eagles wyszli z grupy D, natomiast Team Rebels wyszli z grupy B. Czekamy jeszcze, tak jak tutaj teraz widzę, na słuchawki. No mam nadzieję, że te słuchawki szybko zostaną oddane, znalezione bądź cokolwiek. Podłączą się i będziemy już lecieli z tym meczem. Przypominam, że od razu po ćwierćfinałach będą też półfinały, które zobaczymy. No i oczywiście główne finały, które też odbędą się dzisiaj. Także śledźcie ten stream, na pewno będzie co oglądać. Mam nadzieję, że też nie będzie dużych przerw, tak jak to miało miejsce wczoraj. I będzie ok. Czy po kolei gramy ćwiartki, czy jednocześnie? Zobaczymy, jak to wszystko będzie, jak zawodnicy się przede wszystkim zorganizują z czasem, jak organizatorzy to też wszystko rozłożą. Na pewno to wszystko też będzie zależeć od tego, bo oczywiście ćwierćfinały są best of 3. Także zobaczymy, czy akurat tutaj będzie szybkie 2-0 może dla Team Rebels, a może szybkie 2-0 dla Vistula Eagles, a może zobaczymy 3 gry i to się w czasie jeszcze inaczej rozłoży. W każdym bądź razie będziemy naprawdę widzieli emocjonujące spotkania. A więc co, sekunda jeszcze czasu oczekiwania. Obie te drużyny naprawdę wyglądają ciekawie. Vistula Eagles, tak jak już wspomniałem wcześniej, wyszli z grupy D i naprawdę sobie bardzo dobrze radzili. Tutaj też Team Rebels, też widzieliśmy ich wczoraj. Radzili sobie dosyć dobrze, przegrali co prawda dwa razy na Team Disengage. Tam w pierwszym meczu Daten bardzo dużo zrobił Malphite'em i ten akurat mecz mieliśmy okazję streamować. Drugi mecz, który już się odbywał, akurat już go nie mogliśmy, bo komentowaliśmy wtedy ćwierćfinały innej drużyny. To wtedy było Panda Team kontra Herman the King, tak. Herman the King tam wtedy byli i Panda Team wygrało, czyli Panda Team są w półfinale, więc ich w półfinale zobaczymy. No i tutaj teraz, kto będzie jeszcze w półfinale? Czy będzie to właśnie Team Rebels, czy będzie to Vistula Eagles? Zawodnicy dają znak gotowości, więc będziemy startować. Ćwierćfinał UMCS Tournament w Lublinie 2017. No i lecimy, zobaczymy, jakie będą pierwsze bany, pierwsze piki, czy to będą akurat podmorze zawodników. Co tutaj zobaczymy? Zaraz będziemy wiedzieli. Pierwszy oczywiście ban dla Mastahera, czyli dla drużyny Vistula Eagles. Oni też będą mieli first picka, to także zobaczymy, co jeszcze tutaj będzie zagrane. No i cóż, wszystko się tak naprawdę teraz okaże. Musimy dokonywać wyborów. Chyba mi nie wierzą, Pix. Lulu, nie widzimy. Karmy też oczywiście tutaj już nie zobaczymy w tej grze. Ciekawe jeszcze kogo. Lulu, to już widzieliśmy, że to jest bardzo często tutaj ban. Zawodnicy boją się po prostu tego supporta. Karma to też jest bardzo mobilny support, który potrafi dużo zrobić, tak? Przede wszystkim presja, którą może wywrzeć na linii, jest bardzo, ale to bardzo duża. No i po prostu zawodnicy, jak widać, się boją ich. Fizz. Fizza też bardzo często spotykamy, ale o dziwo Fizz teraz wszedł pod metę AD. Jeżeli się go zrobi pod moc trójcy, bardziej pod tanka niż pod cokolwiek innego, no to teraz zaczyna dominować Fizz pod AD. No i Echo. Echo też widzieliśmy. Echo dużo potrafi zrobić. Pytanie, czy Echo da się dobrze wykorzystać, bo jeżeli Echo nie będzie wykorzystane w należyty sposób, no to wydaje mi się, że nic już więcej nie może zrobić. No on oczywiście może split pushować, też się robić pod tanka, pod AP, to jest bardzo silna postać. No ale już niestety jej nie zobaczymy. Ciekawe, jakie jeszcze dwie postacie są nielubiane. Na pewno będzie to teraz LeBlanc. I dosyć mnie w sumie dziwi akurat tutaj zbanowanie LeBlanc. Nie wydaje mi się, żeby tutaj Artimo mógł grać LeBlanc. Ale LeBlanc też w tym meczu na pewno nie zobaczymy. No i coś jeszcze, co będzie tym jeszcze takim dodatkowym czymś jeszcze od buntowników? A może raczej Team Rebels powinienem tutaj powiedzieć.
Spokojnie, kolego. No i Gravesa też nie zobaczymy, także spokojnie, moi drodzy. Na spokojnie będziemy sobie to wszystko obserwowali. Gravesa już widzieliśmy tak naprawdę wiele razy we wczorajszym dniu. No, wiemy, co potrafi zrobić, tak? Q ulti, szybkie wejścia, szybkie ganki, duże obrażenia. Nawet obszarowe, jeśli chodzi o swoją umiejętność specjalną. No i zobaczymy. Pierwszym pikiem dla Wisła Eagles będzie... No właśnie, co to będzie? Czy to będzie support i od razu będą chcieli polecieć pod bottom lane'a? Czy może od razu będzie to jakiś pik dla kogoś? Malzahar! Czyli mamy od razu tutaj stuna, mamy od razu oczywiście presję na dolnej linii. Zakładając oczywiście, że Malzahar idzie na dolną linię, a nie środkową, co też może się wydarzyć. Natomiast teraz Team Rebels musi odpowiedzieć czymś mocnym. Coś, co na tego Malzahara będzie w stanie przystać. Coś, co albo będzie miało leczenie, żeby AD Carry był w stanie utrzymać się bardziej na linii, albo coś, co będzie bardzo tankowne i będzie tak naprawdę tego Malzahara cięło, tak? Widzieliśmy, jak w poprzednim dniu Malzahara cięła Poppy, która tak naprawdę wbija go dwa razy w ścianę, no i wtedy zobaczyliśmy dwa razy pierwszą krew na Malzaharze, było 0-2 od razu w meczu Panda Team, jak ten Malzahar to kompletnie był niewypałem, ale tutaj teraz mamy Ashe i Tahm Kench'a. Tahm Kench na pewno tutaj jest dobrym wyborem, na pewno bardzo silny tank na dolnej linii, który będzie chronił Ashe. To będzie akurat dobre. Ashe nie jest mobilną postacią, oczywiście dużo może zrobić w akcjach drużynowych ze względu na swoją umiejętność specjalną. Jedna dobra strzała, jeden stun na 3,5 sekundy w zależności od odległości oczywiście. No i tutaj może być namieszane. No albo teraz Wisła Eagles wybiorą coś, żeby mogli doskoczyć do tej Ashki, no albo coś, żeby zjeść szybko tego Tahm Kench'a. Czy to będzie Teemo? Jeżeli to będzie Teemo, to w takim razie będziemy mieli naprawdę ciekawe spotkanie. Teemo rzadko się widuje. Przypominam, że to jest best of 3, także nawet jeden meczek sobie mogą odpuścić pod warunkiem, że są pewni, że dwa następne wygrają. No i cóż, czy to będzie Teemo? Teemo jest zablokowany, także Teemo zobaczymy w tej grze. Na pewno to będzie jakaś niespodzianka, jakieś zaskoczenie. Mamy też Rambla, także bardzo ciekawe ustawienie. Tak naprawdę nie wiadomo, kto z tych wszystkich postaci może pójść w tym momencie na supporta. Zarówno Rumble może pójść, zarówno Teemo, zarówno Malzahar. To są trzy postacie, które mogą pójść na chwilę obecną też na dolną linię z AD Carry. Teemo raczej chyba pójdzie na górną linię albo środkową, a może Rumble na górną. Ciężko jest na chwilę obecną cokolwiek wyjaśnić, ale cieszę się, że zobaczymy Teemo. Na pewno grzybki tutaj będą utrudniały życie drużynie Rebelsów. No i cóż, Renekton, Elias, dosyć szybkie, proste wybory. Renekton najprawdopodobniej na Rumble albo na Teemo. Elias tutaj też bardzo mobilny jungler, który może wiele zdziałać. Widzieliśmy go w ćwierćfinałach wczorajszych. Naprawdę tutaj Kokon miał ogromne znaczenie, szczególnie dobrze trafiony. Tak naprawdę ona robiła wszystkie ganki, tam gratulacje tam dla revived junglera wtedy były. Tutaj mamy Marka z Vesta, który po prostu musi nią dobrze zagrać, bo jeżeli sprawi wystarczającą presję na dolnej bądź środkowej linii, wydaje mi się, że najlepiej będzie na tą Ashe po prostu. Czy to nie jest placeholder czasem? No mam nadzieję, że nie, bo jeżeli jest to placeholder, to okej, ja takiej informacji nie dostałem. Możliwe, że to jest placeholder, mam nadzieję, że nie, bo naprawdę chciałbym zobaczyć Teemo w grze, chciałbym. To by była po prostu ciekawa gra. Ale cóż, wiemy na pewno, że będzie Ashe, Tahm Kench, Renekton, Elias. No i teraz dwa ostatnie piki dla drużyny Wisła Eagles. Czy to będzie Gragas i Orianne? Orianne już bardzo często spotykamy, tak samo jak Syndra. To są takie dwie postacie, które cyklicznie się nam powtarzają. Nie ma tutaj żadnych ciekawostek. Nie widzieliśmy ani Anki, ani może Anivi. Nie widzieliśmy tutaj też Azira. Wiele jest takich postaci, których nie widzieliśmy na środkowej linii. No Ahri to też jest jedna z tych postaci, która się wczoraj powtarzała. Bardzo mobilna, może schodzić z linii na linię. Zobaczymy, czy teraz jest placeholder, tak jak mówisz. Tak, to jest placeholder. Bo tutaj zawodnik drużyny Wisła Eagles wyszedł. Najprawdopodobniej zawodnicy wiedzą, co to jest za pik. Więc wiedzą, co już zostanie zebrane. Ja jeszcze o tym nie wiem, ale zaraz się oczywiście my tutaj wszyscy przekonamy. No i poznamy tak naprawdę pełny skład. Trochę mnie zasmucił fakt, że nie zobaczymy tutaj Teemo, bo naprawdę Teemo chciałbym zobaczyć. Dawno nie było takiego turnieju, gdzie byśmy zobaczyli takie nietypowe zagranie, tak? Tak samo jak był placeholder z Atroxem i już myślałem, że może zobaczymy tego Atroxa, który nie jest często grywalny. No to tak teraz w sumie był tu Teemo. No ale cóż, zawodnicy startują po raz kolejny, bany będą bardzo szybkie. Drużynę Buntownika, Kabaczka, Tomaszka, Marka Zesta, Artimo znamy, bo już wiemy, że to będzie Ashe,
tam Kench, tam była jeszcze Ahri, była Elise i był Renekton. Jestem jedynie ciekawy, co wejdzie za tego Teemo i jakie to będą kompozycje i czego będziemy mogli się spodziewać po tych dwóch drużynach. No to na pewno dobrej gry, tak? Bo no nie bez powodu te dwie drużyny są w ćwierćfinale. Tylko teraz pytanie. Jeżeli któraś z tych drużyn odpadnie w ćwierćfinałach, to niestety odpada z całego turnieju. Tutaj nie ma drabinki przegranych, przypominam, a w półfinale dopiero są mecze o trzecie, czwarte miejsce, jeżeli tam cokolwiek przegrają. Także ten mecz musi być na 100% wygrany, no i jeszcze oczywiście drugi, bo to jest best of 3. No także zobaczymy, jest Rumble, jest Gragas, jest Varus i to jest właśnie coś, czego nam brakowało, tego AD carry nam brakowało. Więc to był placeholder na Varusa. Z jednej strony Varus, oczywiście postać pokująca, też bez zbyt wielkiej ucieczki jak Ashe, ale ma troszeczkę większy zasięg od tej Ashe, tak? Więc będzie ją na linii pokował. Z drugiej strony smuci mnie fakt, że tego Teemo nie zobaczymy. Jednak chyba większość osób by się cieszyła, gdybyśmy tego Teemo zobaczyli, byłby to na pewno ciekawsze. No i zobaczymy, jak te postacie zostaną wykorzystane. Teraz już wiemy, że na środkowej linii będziemy widzieli Ahri na Orianne, czyli dość taki klasyczny pojedynek. Na dolnej linii będzie Malzahar i Varus kontra Ashe i Tahnkench. Na górnej linii natomiast będzie Rumble i Renekton, a w jungli zobaczymy Gragasa i Elise. Jeśli chodzi o oczywiście drużynowe zagranie, no to wydaje mi się, że tutaj kompozycja graczy Vistula Eagles jest troszeczkę lepsza. Malzahar może złapać jedną osobę. Tutaj Ahri raczej nie będzie budowała QSS czy czegoś, więc jak się da złapać, no to od razu jest po. Orianna oczywiście ulti grupowe, może złapać oczywiście z Shockwave'a trójkę, czwórkę zawodników, też jest po. Raczej AOE stoi po stronie drużyny Vistula Eagles. Rumble, który może oczywiście rzucić swojego ulta całą linię, Gragas, który może tak naprawdę zrobić wszystko, żeby to było 4-5, no i ten Varus, który też oczywiście może przysnerować przeciwników, zatrzymać ich za pomocą ulta. I tutaj ceceki leżą po stronie chyba drużyny Vistula Eagles, bo z drugiej strony mamy Elise, tak? Elise, Kokon, bardzo szybkie wejście. Ahri oczywiście też może dasha użyć i może zczarmować, przyciągnąć jakąś postać. Tahnkench, który też ma slowa z Jęzora, oczywiście też połknięcie. Renekton też ma stuna zwój, Ashe ma stuny i slowy. Będzie to na pewno ciekawy pojedynek. Wydaje mi się jednak, że tutaj większy potencjał ma drużyna Vistula Eagles, pod względem oczywiście postaci. Jeżeli ten Gragas będzie dobrze wykorzystany, jeżeli tutaj umiejętność specjalna Gragasa będzie dobrze puszczona, złapił jakąś Ahri, Elise, wymawiamy Elise, a nie Elise. Powiem tak, nieważne czy bym powiedział Elise, czy bym powiedział Elise, czy bym powiedział jeszcze Lotus Eclipse, każdy by wiedział, że to chodzi właśnie o tą postać. Ale dzięki za oczywiście wspomnienie o tym. To jest akurat kwestia sporna. Jeżeli chcecie, bym wymawiał Elise, oczywiście, że mogę się do tego dostosować. Także cóż, minutę, jeszcze 50 sekund do trybu obserwatora. No niestety te 3 minuty, które Riot na nas nakłada, jest przymusowe ze względu na wizję, żeby gracze nie mogli, tak jak już popularnie mówimy, siebie ghostować nawzajem, tylko po prostu, żeby tam sobie na spokojnie skupili się na grze, bo gdyby tak naprawdę widzieli, że na przykład już w minucie 30 oni są na redzie, jep, idziemy na ich reda, no to byłoby no nie fair, po prostu nie fair. Orianna z Cleansem, więc no na to Ahri, Ignite i Charm będzie raczej taki defensywny. Pytanie jednak, czy teraz Artimo tutaj w tym przypadku będzie dużo roamował. No, mamy Malzahara i Varusa, czyli dwie postacie mało mobilne na dolnej linii, tak? Tak samo jest z Tahnkenchem i Ashe tak naprawdę. Więc tutaj główna walka wydaje mi się, że rozegra się na dolnej linii, bo na górnej to tak naprawdę są dwie postacie, które mogą uciec. Rumble, który oczywiście ma tarczę i przyspieszenie jeszcze z małe z tej tarczy. Renekton, który może ze swojego E szybko uciec. Wydaje mi się, że głównie rozegra się to na dole. A co z tego będzie, to zobaczymy już za 50 sekund. Także zapraszam.
Zawodnicy już ją szybko wczytali, ja też oczywiście ustawiam sobie to wszystko. Robię magię i lecimy. No nie byłoby oczywiście gry bez problemów technicznych, także od razu na starcie widzimy, że coś tutaj jest nie tak, że potrzebujemy drobnej pomocy. Poczekamy oczywiście z tą pauzą i tak jak tutaj teraz widzicie, po stronie niebieskiej mamy drużynę Wisla Eagles w składzie Mataher, Heavy Dream, Xardas, Mentos Orawk oraz Oway. Po stronie natomiast czerwonej widzimy Team Rebel z Buntownikiem, Kabaczkiem, Agresivą, Markiem z Westa i Ktotar Timo. Także cóż, lecimy. No i oczywiście jeszcze tutaj ustawię naszych zawodników, żeby było łatwiej to wszystko widzieć i już rozpoczynamy. Zawodnicy będą się najprawdopodobniej ustawiali na swoich pozycjach, bo raczej nie wydaje mi się, żeby tutaj było jakieś agresywne wejście. Nie ma tak naprawdę Mataher. Dokładnie tak. Nie wydaje mi się raczej, żeby tutaj zawodnicy obu drużyn gdzieś wchodzili. Nie ma tutaj ani Thresha, ani Blitzcranka, niczego takiego, co by mogło pozwolić agresywnie wejść którejś z drużyn do przodu. Więc cóż, 40 sekund, pewnie zobaczymy grę pasywną, nic się nie wydarzy poza po prostu sprawdzeniem pozycji. I cóż, oczekujemy tak naprawdę na pojawienie się stworów na branie przez obie drużyny pierwszych wzmocnień, czerwonej i niebieskiej najprawdopodobniej. No i mam nadzieję, że zamiast gry pasywnej zobaczymy po prostu nawalankę, coś ciekawego, dobre wymiany, dobre wejścia junglerów. No i to wszystko się tak naprawdę nam zacznie na poważnie, no bo to w końcu jest ćwierćfinał UMCS-u. Kto odpadnie w tym best of 3, no już o w półfinałach grać nie będzie, a drabinki przegranych tutaj, przypominam, nie ma. Pojawiły się stwory. Także cóż, zbliżamy się do minuty 30-40. Zawodnicy już się szykują na swoich buffach. Gregas zacznie od Raptorów. W tym samym czasie Elise zacznie od Blue. Elise, nie Elise. No widzicie, muszę się jeszcze oduczyć niektórych rzeczy tutaj. Dzięki za poprawianie. Drabinka oczywiście też jest przygotowana, więc też tam ją widzicie. Osoby, które oglądają nas na auli też. Oczywiście wszystkich was widzimy, więc tam też macie drabinki, wszystko. Wystarczy poprosić tam osobę, która tam jest, żeby wam o tym wszystkim powiedziała. No a my zaczynamy naszą grę. Dwie minuty tutaj na chwilę obecną na naszym liczniku i zaczynamy. Czy będzie to gra pasywna, czy może jedna z drużyn od razu będzie miała przewagę na starcie? Czy tutaj będzie od razu puszowali zawodnicy drużyny Wisła Eagles? Zobaczymy. Ale Mataher już się szykuje na pierwszy kuj. Pierwszy kuj trafiony, buntownik minimalnie obity, chociaż raczej z tego nic nie będzie tam, bo i ciasteczko jest, i oczywiście Tamkench dobijając miniona może tutaj go healować. No i też pierwsze W, czyli takie raczej pasywne wymiany, możliwe, że nic nie zobaczymy. Czekamy na junglerów przede wszystkim. Elise na swojej górnej dżungli, Gragas na dolnej. Gragas tutaj chyba będzie miał przewagę nad tą Elise, no bo będzie wchodził na dolną linię, tam nie widzimy żadnej wizji. Buntownik daje się lekko obić, już tam poleciał też Odaya, tak samo Kabaczek, już są obydwoje na połowie zdrowia. Voidlingi robił duże jeszcze obrażenia. No muszą się obawiać zawodnicy Rebels. To nie jest best of 1, to jest best of 3. Tutaj widzimy tak naprawdę walkę best of 3. Także spokojnie, jeden mecz nie przesądza o całym spotkaniu, no ale drugi wygrany to już tak. Na środkowej linii Ari tutaj pushuje dosyć mocno. Widzimy tutaj 17 milionów do 9. No, Orianna musi się trzymać z tyłu. Pomimo tego, że Orianna ma chociaż troszeczkę większy zasięg. Zarówno z tego Q, jak i W, wydaje mi się, że może bardziej pokować, ale już jest wejście, kokon trafiony, trafione wszystko do Liski. Xardas musiał użyć błysku, żeby uciec tutaj od stuna Renektona, no i błysk stracony. Jeszcze jedno takie wejście na górną linię i moglibyśmy zobaczyć pierwszą krew. Szkoda, że z tego nic nie wynikło, dobry flash od Xardasa, no i na szczęście nic mu się nie stało, ale spójrzmy teraz na dolną linię, gdzie Kabaczek znowu daje się obijać. No, te Voidlingi od tego Mazahara będą tutaj robiły naprawdę dużą robotę w tym spotkaniu. Jeszcze tutaj wymiany na środkowej linii, ale wydaje mi się, że dolna linia, tak jak wspomniałem, będzie najciekawsza. Tutaj są najciekawsze wymiany, bo z jednej strony Mazahar kładzie tą presję, z drugiej strony Tamkench jest po prostu tankiem, który tak naprawdę całe te obrażenia powinien wziąć na siebie zamiast na aż. Także zobaczymy, czy zawodnicy drużyny Wisła Eagles z dolnej linii skupią się właśnie na Kabaczku, czy skupią się na buntowniku, a ten buntownik jest obijany bardzo, bardzo mocno. Tak naprawdę nie mogło nawet podejść do swojej linii. No, wyczuwam tutaj chyba szybkiego Vampiric Sceptera, a już tutaj będzie pierwszy gang. Nie ma tutaj, przypominam, błysku Xardas, ale nietrafiony kokon. Mimo że nietrafiony był kokon, to jednak Renekton dobrze wszedł. Poleciał tam jeszcze z red buffa obrażenia od Elise, stun. No i mamy pierwszą krew na górnej linii. Wydawało mi się, że tam poleciał Ignite, ale żaden z zawodników Ignite'a nie miał, dlatego się zdziwiłem.
Pierwsza krew, bardzo ładne wejście, brak przede wszystkim wizji ze strony Xardasa, ale spójrzmy co się dzieje na dolnej linii. Mastacher nie ma już many, a miniony go mocno obijają, więc raczej tam nic z tego nie wyniknie. Gdyby natomiast to się odwróciło przeciwko niemu i jeden autoatak IW poszłoby od buntownika, to mógłby Mastacher zginąć. No, więc musimy zacząć. Tutaj jeszcze Alice w przeciwnej dżungli z Renektonem wraz znaleźli tutaj Gragasa. Na szczęście dla niego nic tutaj z tego nie wynikło. Dobrze tutaj radzi sobie Alice. Czy sam będę kastował, czy z kimś? Zobaczymy. Jeżeli będę kastował wszystko sam, oczywiście nie będę miał z tym żadnego problemu, ale jest też drugi caster, Maniek, czyli Mariusz Dziarmaga, który też do nas dołączy, także żaden problem. Jeśli chodzi o mnie, to o mnie się nie martwcie, martwcie się o te obydwie drużyny, no bo już wiemy, że na pewno któraś z tych drużyn odpadnie, tak? Także któraś z nich będzie po prostu smutna. Pytanie, czy będzie smutna drużyna Vistula Eagles, czy będą to może Team Rebels. Na dolnej linii, już widzimy tą przewagę, która się minimalnie tam zarysowuje. Zobaczcie, 10 przewagi w minionach. Może to nie jest dużo jak na sam start, ale to już wyznacza jakąś granicę. To już widzimy, że tutaj zawodnicy drużyny Vistula Eagles troszeczkę lepiej sobie radzą na tej dolnej linii, bardziej pchają ją, no i bardziej wychodzą zwycięsko w wymianach, co mogliśmy zobaczyć. Jestem ciekawy, co będzie po szóstym poziomie. Elise była już na górnej linii. Teraz musimy jedynie poczekać, bo już tam została ona zauważona przez Gragasa, który tutaj, no powiedzmy, że nie czai się na nią, ale chce znać jej pozycję. Pierwsza wizja też już jest czyszczona. Ważne jest znać pozycję dżunglera, żeby mniej więcej przewidzieć to, gdzie w następnych ruchach będzie podążał, żeby nie było takiej sytuacji, jaka już była na górnej linii, gdzie tam dwa razy nie było wizji. Dwa razy weszła Elise, pierwszym razem został zmarnowany błysk, za drugim razem był to już czysty frag na korzyść Team Rebels. No i jak na razie 1-0, gra pasywna po obu stronach. Mam nadzieję, że Gragas może w końcu coś tutaj zrobi, no bo na razie go nie widzimy zbyt bardzo w tym meczu. Tak samo Ariusz, zarówno jak i Orianna mają na środkowej linii po szóstym. Ari jest bardziej mobilna od Orianny, ale zobaczymy. Tutaj Ari powinna bardziej robić, ale już czarm trafiony, jednak poleciał shield i w tej wymianie wychodzi po równo. Elise jest tutaj od dolnej strony, tutaj jest Gragas, nie widzi tego Gragasa. Elise, już tutaj Elise została złapana, poleciał jeszcze Silence, nie trafiony, musi to być błysk, bo raczej Repel jej nie tutaj, ale Ari szybko podąża i tutaj Gragas tam ginie po prostu, kawaczek jeszcze z buntownikiem tam szybko do niego podążali. Oj, został złapany w kokon, ale musiał użyć tutaj błysku, żeby się uratować w miarę. Nieudana tutaj akcja dla drużyny Vistula Eagles, tam ładnie została połapana Elise. Szkoda tylko, że bardzo szybko Ari tutaj podążyła za tą całą sprawą, dolna linia też. No i Gragas już nie miał jak uciec w tym wszystkim i po prostu zginął. 2-0 na korzyść drużyny Team Rebels. A Always bardzo małą ilością zdrowia, nie wiem dlaczego on w ogóle został tutaj przy życiu. Pewnie poleci jeszcze jeden ten... Czy Mastacher zginie? Poleciał kill i tak, to jest krytyk od Ash. Już nawet nie musiał wchodzić bardziej pod wieżę. Głupie, bardzo głupie zagranie ze strony drużyny Vistula Eagles. Zostali oni mocno obici, zostali oni dalej na swojej linii. Wykorzystał to bardzo dobrze tutaj Tahmkench, że na bardzo małej ilości zdrowia był Malzahar i nie miał on jeszcze szóstego poziomu. Wykorzystali to naprawdę dobrze, weszli mocno, aż tutaj jeszcze miała krytyka pod wieżą, więc lepiej dla niej. No i jest 4-0. No panowie z Vistula Eagles, pora się wziąć do roboty, bo plan na grę, no niby gdzieś tam jest, tak? Ale jak na razie bardzo skutecznie was kontrują przeciwnicy, także skupiamy się, więcej wizji, więcej pomysłu na grę. Może w końcu zgangujecie tego mida. Dziwi mnie jedynie fakt, że Gragas nie przyszedł na środkową linię, zanim Ari zdobyła szósty poziom. Bo teraz, kiedy Ari ma powyżej szóstego poziomu, to ona na spokojnie sobie może uciec tak naprawdę od wszystkiego z tym ultem. Jakby Gragas wszedł wcześniej, to jeszcze mógłby właśnie wykorzystać to, że Ari tego ulta nie ma. Teraz już tego wykorzystać nie może, więc no, Ari będzie tutaj uciekać. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwikła, ale na razie buntownik ma 2-0-1 i jak myślałem, że tutaj będzie wygrywać dolna linia, no to tak teraz z tych akcji, które widzieliśmy, wynika na razie, że Team Rebels już o 2000 zł są w przewadze, no i jest 4-0 właśnie dla nich. Pierwszego smoka jeszcze nie mamy tutaj. Spotkali się już dżunglerzy na dolnej linii. Widzieliśmy, co z tego wynikło. No, Gragas albo działa, albo tak naprawdę nie działa.
Ale teraz chodzi, użył, został błysk. Na wszelki wypadek agresywo tutaj użył swojego i bardzo dobrze, że użył, bo teraz by zginął, ale jeszcze został podpalony od tego Kurambla i niestety zginął, już mu się nie udało uciec. Tam bardzo ładnie Gragas zrzucił też beczkę, został wyłapany. No i niestety nie udało się agresywo uciec. Wreszcie dobre pierwsze wejście Heavy Dreama na górną aleję. Dobry błysk, szkoda tylko, że tam został nadal złapany. Dobre ulti od Rambla, które go spowolniło. No już tutaj niestety nic nie mógł zrobić agresywo na tej górnej linii. Tam jeszcze Elise próbowała do niego podejść, coś mu pomóc. No nie wyszło to, nie wyszło to niestety. I wreszcie mamy pierwsze zabójstwo na konto drużyny Vistula Eagles. Tankench od razu tutaj leci, Artimo nie... Artimo złapał w ogóle, jeszcze tutaj widzimy Ashkę, ale w tym samym momencie dobry leci. Shockwave od Orianny, nic z tej akcji nie wynikło. Bardzo dobre przejście dolnej linii na środkową, tam od razu tak Gen się pojawił. Dobrze trafiony czarm, na szczęście tutaj Mentos miał cleansa, którego użył w porę, kiedy został od razu trafiony czarmem. Od razu też błysk, ale tutaj teraz widzimy, że wyłapani zawodnicy Rebels, tutaj jest Ward, nie spodziewali się tego, że Malzahar będzie miał aż taki tutaj zasięg, żeby tutaj złapać tam Kencha. Tak Kench oczywiście nie mógł użyć swojej tarczy, gdyż był zablokowany przez Malzahara. No i to jest drugi frag na koncie drużyny Vistula Eagles. Odbijacie się panowie, wreszcie dobre zagrania, tutaj dobra wizja, co umożliwiło wam zabicie tam Kencha. Wreszcie coś się dzieje. Naprawdę, wreszcie coś się dzieje. Ta środkowa akcja była fajna. Dobrze Orianna się wybroniła. Ten Shockwave, który też poleciał na całą trójkę zawodników drużyny Team Rebels, też był bardzo spoko. Na górnej linii raczej będzie gra pasywna. Teraz powinniśmy się zająć dolną linią i środkową, tak jak mówiłem. Na dolnej linii powinno się wszystko rozegrać, bo jeżeli Ash się sfiduje, a Tankench będzie ją skutecznie bronił, no to nie widzę przyszłości po prostu w tym meczu dla drużyny niebieskiej. Natomiast jeżeli Tovarus będzie połkował, a on już ma, widzimy tutaj Botrka, nie ma butów, nie ma ani Doran z Blade'a, nie ma tutaj kompletnie nic. Więc jeżeli wykorzystają tą przewagę, że Varus nie ma butów i go połapią, no to będzie nieciekawie. Natomiast Varus wygrywa tutaj w minionach. Na Artimo już jest wejście od Gragasa. Nie ma chyba jeszcze ulta Orianna. Jeszcze nie ma, ale to chyba już nie będzie potrzebne, bo Artimo swojego ulta też jeszcze nie ma. Jeszcze poszedł dash, ale już tutaj Gragas użył też swojego E, żeby dobić tutaj Ash. Mówię Ari. Będzie też wzięte blue dla Orianny. No i 3-4. Głupie błędy indywidualne. Dobre przeniesienie się drużyny czerwonej na środkową linię. To nie wyszło jednak, więc po tym został połapany Tankench i została złapana Ari. Gdy Ari nie ma tego ulta, to jest właśnie możliwość jeszcze dla tego Gragasa, żeby tutaj wpaść. Tak się w tym momencie też stało. Orianna dobrze to wykorzystała, mimo że też nie miała swojego Shockwave'a. No i w tym starciu zwycięsko właśnie wyszła drużyna Vistula Eagles. 4-3 w złocie, jak na razie porówno. Nie widzieliśmy jakichś takich bardziej ciekawszych rozwiązań drużynowych, gdzieś tak 4-4 czy coś, ale wreszcie tutaj mamy wizję. Spójrzmy na wizję drużyny czerwonej. Tutaj widzimy, że mniej więcej gdzieś jest tam w dżungli poładowane, żeby wiedzieć, czy gdzieś to Gragas może nie wchodzić. Natomiast przy drużynie niebieskiej też widzimy to samo. Tutaj jest przede wszystkim bardzo ważna wizja na smoku, bo tutaj smok też jest bardzo ważny w tym meczu. Widzicie, że jest tutaj smok niezwardowany, a tu już jest. Także trzeba się mieć na baczności, no i trzeba przede wszystkim zdominować tego bota, żeby tego smoka wziąć. Gragas tam już podąża, już wart jest czyszczony, tam Kabaczek nie postawił kolejnego, więc Gragas tam wejdzie, więc tego się mogą spodziewać gracze Rebels, że tutaj Gragas będzie. Pytanie, czy ten Gragas straci tutaj dużo czasu, czy nie? No bo jeżeli raczej teraz buntownicy, tam drużyna buntownika po prostu spuszuje tą dolną linię i się po prostu wycofają, no to będzie ok. Bo tutaj jest ping, także ten Gragas na pewno zostanie zauważony. Pytanie, czy jest sens? Artimo tutaj też został zauważony przez Orianę, tutaj poleciały pingi. Też sobie tutaj Ari weźmie blue. No i może na środkowej linii zobaczymy jakieś ciekawsze akcje. Z tego tam na dole, że Gragas był w tribuszu, nic nie wynikało. On poszedł na swoją dżunglę, stracił trochę czasu. Dlatego też tym bardziej dobrze dla Team Rebels, że trochę tego czasu mu tam zmarnowali. Gragas ciągle się czai na tej dolnej linii, ale tam raczej nic nie zrobi. Ale jest też od linii Elise, tutaj jest wizja. Nie wiem, czy Elise wie o tym, że jest ta wizja, ale zawodnicy drużyny
Wisla i Gus nie wiedzą, że tam jest ta Elise. Może tam wyniknąć strzała nietrafiona od buntownika. A szkoda, bo ta strzała mogłaby mieć wielkie znaczenie. Teleport od razu tutaj Gragas chodzi, kabaczka już nie ma. Dzięki temu, że ma zakręcone jego swojego ulti. Piękne jeszcze ulti tutaj od Gragasa, które całkowicie ownuje Elise. Jeszcze ulti tutaj od Rambla, który teleportem się dołożył. I to jest kolejny frag na konto drużyny Wisła Eagles. Bardzo ładne zagranie. 4-2, tak na 4-3 z tego tak naprawdę się wydarzyło. Aszka nie trafiła tego ulta, przez co tak naprawdę zniszczyła całą akcję dla drużyny Rebels. Od razu bardzo szybkie podążenie Rambla, które umożliwiło tutaj zabicie zarówno Elise, zarówno jak i Kabaczka, który gra tam kęczem. Dobrze tutaj zachował się też Ołek, który od razu skupił się na nim i wiedzieli już, co się stanie. Ale od tyłu jest Renekton. Oni muszą od razu uciekać pod wieżę. Buntownik zabija pod swoją własną wieżą Gragasa. Tak samo jeszcze ten Tomaszko, który tutaj użył swojego ulta, tam zabił Varusa. No i to w tym momencie jest niepotrzebne 3 zgony. Dlaczego? Dlaczego? Ale to powiedzcie mi, dlaczego panowie zostaliście, skoro widzieliście, że to może być, że tak może być? Rumble się cofnął od razu na górną linię, ale niestety Gragas, Varus i Malzahar zostali. Byli troszeczkę łasi chyba na tego buntownika, który tam był, no, z małą ilością zdrowia tam pod swoją wieżą. Jeszcze tutaj uniknięty Equalizer i to będzie już koniec tej Orianny. Nie wiem dlaczego, ale zawodnicy drużyny niebieskiej są bardzo, no, łasi, po prostu są łasi na kile. Na buntownika byli łasi, dawajcie nam tego buntownika, dawajcie. No i wyszły z tego, że po prostu popadali. Tak samo tutaj teraz, Orianna zamiast pomyśleć, kurczę, przeciwników nie widzę, mogą być gdzieś obok mnie, skoro wizji brak. Chodzę na Elise, no ale to był bait, no i ginę. No, no niedobrze, 8-5 na korzyść drużyny buntownika. No i zobaczymy, jak to dalej będzie szło. No bo na razie buntownik uchyla się przed śmiercią. Ma jak na razie perfect KDA jako jedyny z całej gry, co jest dobre. Aczkolwiek chyba tego Aroa mu nie wybaczymy. Cofa się teraz Ari. Elise bierze swoje czerwone wzmocnienie, tak samo jak Gragas. Wreszcie może będzie jakaś walka o smoka. Ten smok nie jest może taki ważny, ale mam nadzieję, że oni przejdą do tego smoka po to, żeby wywiązać się z jakichś akcji drużynowych, które w końcu by dały może jakiegoś ace'a albo popchnęły tę grę w jakimś konkretnym kierunku, bo na razie widzimy po prostu minimalną przewagę na korzyść drużyny Rebels. Ze wszystkiego da się wyjść, szczególnie z takiej, ale w tym momencie Aszka została złapana. Od boku jest jeszcze Owej, buntownik o tym nie wie. Pytanie, czy w porę dochodzi Owej? W porę dojdzie Owej. Jest tutaj Wojdlingi, którego robił EQ. No i buntownika nie ma. I to, co mówiłem o jego perfect KDA, w tym momencie znika. Od boku jest jeszcze Mentos, Xardasem. Tutaj chyba poleci ulti, ale na szczęście Elise łapie tutaj w kokon Rambla i nic z tego więcej nie wyniknie. Buntownik znowu dał się głupio złapać. Mimo, że tam była jakaś tam wizja, ale to jednak nic tego nie wynikło. Teraz w bardzo ładnej z pozycji zbyli zawodnicy Wisła Eagles. Piękny ult od Orianny. Szkoda niestety, że nic się więcej z tego nie wydarzyło. W tym samym czasie też został wyłapany tutaj Artimo. I mimo dobrej beczki od Gragasa, dobrego dotknięcia, to tak jednak jeszcze ten jeden dash był w zanadrzu Ari, także można było się obronić. W tym samym czasie agresywo puszuje dolną linię, wykorzystuje ten fakt, że tam nikogo nie ma poza Varusem. No i błędy indywidualne. Błędy indywidualne, naprawdę. Na górnej linii buntownik sam zginął. No mógł się domyśleć, że tam ktoś mógł do niego iść. Tak samo tutaj teraz Xardas też zginie. Kolejny błąd indywidualny. No panowie, no tak nie można. Albo lecicie razem, albo nie, no bo tracicie teraz smoka przez właśnie taką grę. Mimo, że ta wizja jest, to drużyny Rebelsów tam Wojdlingi już się pojawiają, to raczej Wojdlingi chyba nie zrobią tego i tak. Pierwszy smok na korzyść drużyny czerwonej. 6-9, jeśli chodzi o gony. No i pierwszy smok oceanu jest dla Rebelsów. Niepotrzebny tak naprawdę zgon tutaj Rambla. Tak samo jak niepotrzebny był zgon Ash, tak samo niepotrzebny był zgon Orianny. Po prostu... No, jakbym był jakimś złym, wrednym komentatorem, powiedziałbym, że trochę pajacerka, no. Ale nie jestem złym komentatorem i powiem, że po prostu musicie się panowie ogarnąć, żeby tej pajacerki nie robić. Dwóch zawodników drużyny czerwonej już się zbierają nam na górnej linii, tam już pinguje Owej. Jest jeszcze tam Gragas, oni nie wiedzą, że ten Gragas tutaj jest. Może Gragas by został. Ulti poszło od Varusa, ale od razu już tutaj Tamkench wziął go. Ale Tamkench został złapany, poszło jeszcze ulti trafione w Owej. A pytanie, czy Kabaczek ma na tyle
tarczy, żeby z tego wyniknąć. Nie, Gragas tutaj rzuca swojego ulta. No i kapaczka już też nie widzimy. Z akcji 2 na 2 wywiązało się takie proste, zwykłe 3 na 2. Gragas tutaj bardzo silnie wszedł, użył swojego ulta. Kapaczek już tutaj nie miał szans, mimo że tutaj starał się mu jeszcze pomóc z Arrowem buntownik. To tak jednak nic z tego nie wyszło. No i tam Kench ma już 0-3. Owej tutaj bardzo dobrze zagrywa, wyczekał i zobaczcie, Owej nie używa ulta na buntowniku, który ciągle stoi z tyłu, tylko na właśnie tym kabaczku, żeby jak najszybciej tego Kamkencha zabić, żeby on jeszcze tarczy swojej nie mógł użyć. Pierwsza wymiana na midzie, Mentosa też raczej nie zobaczymy już tutaj. Ku nietrafione, pyta... Nie, jeszcze tutaj autoatak od Elise nie udało się. Myślałem, że może z tego nasionka coś wyniknąć, że jeszcze tam na bardzo małej ilości zdrowia tam ucieknie Orianna, no ale cóż. Znowu złe pozycjonowanie, nieprzemyślenie tego, że gdzieś jungler drużyny przeciwnej może być. Kolejny taki niepotrzebny zgon. No i druga wieża na korzyść drużyny Team Rebels. Głupie, głupie i jeszcze raz przede wszystkim głupie zagrania. Trzecia wieża też od górnej strony, czyli split push bardzo udany. Gdyby nie te takie pojedyncze głupie błędy, to tego wszystkiego byśmy nie zobaczyli. A na pewno nie byłoby 7-10, na pewno drużyna Team Rebels nie wzięłaby tych dwóch wież. Po co te błędy, panowie? Skupienie, więcej wizji, więcej przemyślenia, że tutaj może jednak jungler być w tej przeciwnej dżungli, więc zamiast grać agresywnie i się wymieniać jakkolwiek z midlanerem drużyny przeciwnej, to może powinienem raczej stać defensywnie, obronić to, żeby nie zginąć w razie czego, tak jak tutaj właśnie Orianna nie zrobiła. No ale cóż, przykro nam, że widzimy takie błędy. Dobrze oczywiście dla drużyny czerwonej, że te błędy są popełniane. Oby tak dalej. QSS-a już ma Ash, także na pewno na Ash nie poleci fokus od Malzahara, no bo QSS od razu użyty. No i tego stuna nie ma. No ale jeszcze beczka została, także zobaczymy jak będzie. Tak jak mówiłem już wczoraj, tutaj nie kompozycje grają rolę, ale to jak ktoś gra daną postacią. A tutaj widzimy, że Elise robi naprawdę dużą robotę. Czy będzie przymiarka na pierwszego Barona? Chyba raczej nie. Dwójka na zawodników czerwonej drużyny na górze, na dole jest sam Renekton przeciwko Ramblowi, ale już tutaj został wyłapany Marek z Vesta, ulti od Gragasa, ulti od Oveja, chociaż jeszcze na... Nie, ta beczka, która się toczyła od Gragasa, powoli dobiła jeszcze Elise. Złe pozycjonowanie Elise, chcieli zajść ich od boku, nie przemyśleli jednak, że tam jest ciągle ten Malzahar. Malzahar to jest postać, która naprawdę robi bardzo dużo. No, zatrzymanie jednej postaci na ponad 3 sekundy to jest naprawdę sporo, tak? I tutaj właśnie mieliśmy okazję to zobaczyć. Zatrzymana Elise z boku od Malzahara. Dobra wizja drużyny Vistula Eagles. No i kolejny indywidualny błąd. Panowie, powiedzcie mi, czy jest sens popełniać takie błędy? Więcej przemyślenia i więcej wizji, bo jak na razie przez ten tak naprawdę wasz brak wizji gdziekolwiek popełniacie takie głupie błędy. Oczywiście, no gdyby Elise wiedziała, że tam jest Malzahar, to by cofnęła. Tak samo tutaj teraz. Niepotrzebny wjazd i bardzo ładny bait. Czy kabaczek tutaj zginie? Poleciał też teleport. Masacher musi się z tego teleportu wycofać, bo tam już jest buntownik. Sardasz też tutaj jest. Tomaszko już wszedł z ultem. Tam jest jeszcze... Oj, dochodzi do tego wszystkiego. Jeszcze Gragas. Masacher wymienia się z buntownikiem. Buntownik już ginie. Tam Tomaszko też raczej zginie. Kabaczek też na niskim poziomie zrobi. Raczej swojej tarczy nie użyje. Tomaszko jeszcze próbuje się tam wymieniać. Agresivo ginie. Zabiera jednak ze sobą Malzahara. Ale to jest nadal 2 za 1. Artimo jeszcze dołącza do tego wszystkiego. Tam też jest jeszcze Elise. Heavy Dream musi tam mieć się na baczności, bo tam jest jeszcze Elise. Świetny błysk od Elise, żeby uciec jeszcze przed tam Mentosem, który tam do tego wszystkiego dochodzi. W tym samym czasie zabił tutaj Artimo nam nieudany tutaj ult od Orianny. Kurczę, dlaczego to nie wyszło? 3 za 2 z całej tej akcji. Co tu się tak naprawdę stało? Buntownik wymieniał się cały czas z Varusem. No niestety na niekorzyść dla niego zginął tutaj szybko. Poleciał tutaj od razu teleport od Agresivo, na nieszczęście dla niego trójka zawodników drużyny przeciwnej już go tutaj mogła złapać. Tak samo na niskim poziomie zdrowia był kabaczek, którego też złapali. Dali się po prostu wyłapać zawodnicy drużyny Rebels. Po tym jeszcze, kiedy już doszła tam do tego wszystkiego Orianna, tam doszła też Elise oraz Ahri. Tam Ahri zabiła w końcu jednego przeciwnika. I udało się szczęśliwie Elise uciec, gdyż tam był nie... Znaczy, może inaczej, ult Gragasa był udany, no ale już niestety ani beczka, ani
Shockwave od Orianny już udany nie był. Szkoda, bo to mogłoby być 12-12. Teraz widzimy 12-11. Smok drugi w tej grze już wstaje. 25 minuta. No i wreszcie coś się dzieje, panowie. Wreszcie coś się dzieje. Wreszcie widzimy tutaj naprawdę coś ciekawszego. Teraz zawodnicy będą się skupiali właśnie na tym smoku. Istra Eagles już tego smoka robi, żeby było 1-1. Wizja jest postawiona. Widzą też Away'a. Tam dostał kokonem nawet. Artimo jeszcze niepotrzebnie nie chodzi. Poleciał też ulti na tego Away'a. Jeszcze od boku coś się... Ale Kabaczek dał się wyłapać. Dała się też Liz wyłapać. Nie wiem, dlaczego oni weszli tak naprawdę do środka całej tej akcji, kiedy buntownik tak naprawdę był w innym miejscu. Użył tylko tego ulta, żeby coś tam pomóc, ale nic z tego wszystkiego tam nie wynikło. Od razu Shockwave od Orianny. Od razu tam jeszcze byli zawodnicy drużyna Mistula Eagles. I mimo, że ten split push jest, to tak naprawdę wydaje mi się, że... Smok oraz oddanie dwóch fragów tak za nic? No, niby za to wierzę, ale można było tego uniknąć, naprawdę, można było tego uniknąć. Czerwona też wieża została zniszczona na dolnej linii. Wreszcie to jest pierwsza wieża dla Vistula Eagles. No i jak mówiłem, że było 12-11, to tak teraz jest 13-13. Przewaga się kreuje głównie przez te wieże, bo jeśli chodzi o miniony, to tylko tak zauważalnie przegrywa. Nawet w takim samym znaczeniu, jakbyśmy tak połączyli te wszystkie miniony, to tak gdzieś tak o 20-30 minionów wygrywałaby właśnie drużyna czerwona. Także to nie jest wielka przewaga. Ta przewaga głównie toczy się z wież, gdyż smoki są porówno. Nie udało się Owojowi tutaj jeszcze przejąć. Czy udało mu się? Czy Owej tutaj zabrał? Nie, Owej nie zabrał tutaj wizji przy Baronie, która się oczywiście bardzo mocno przyda. No teraz powinna polecieć łapanka. Czysta, prosta łapanka. Mamy kokon od Elise? Tak, więc mamy wszystko, co można by było zrobić, żeby jedną postać zabić szybko. Znajdźcie się w jakimś takim dobrym miejscu, nie wiem, na przykład tutaj, bez wizji, albo tutaj, bez wizji drużyny przeciwnej, albo tutaj, tutaj. Macie tyle pozycji do tego, żeby móc kogoś złapać, tak? Jest kokon od Elise, jest od razu Kabaczek, który slowuje, jest buntownik, który może użyć swojego ulta. Pytanie, złapiecie kogoś, lecicie na Barona, lecicie midem, topem, botem, czymkolwiek inaczej i już macie wielką przewagę w tej grze. Tak jak właśnie się teraz skupiacie na tym Baronie, bo teraz główna walka będzie się toczyła o Barona. Jeżeli Mastacher się właśnie dał tak złapać, chociaż on też już ma QSS-a, który mu tutaj bardzo mocno pomógł, dał się wyłapać buntownik, ale buntownik już też od razu uratowany przez Kabaczka. Kabaczek pytanie, czy tutaj wyjdzie z tego całego, bo już jest tutaj 4-3, leci już tutaj pierwsze Redemption, które uleczy tak naprawdę zawodników drużyny Vistula Eagles. Ale co się w tym momencie dzieje? Ulti od Gragasa, podąża od razu za tym agresji, bo Xardas na małej ilości zrobi, ale od razu musi użyć swojej zoni. Nic z tego nie wynika. Jezu! Od boku jeszcze wchodzi Artimo i zabija w końcu tego Rambla. Dlaczego tak naprawdę z tej całej akcji wychodziło, że bili się zawodnicy 4-4? Poleciał tam rzeczywiście dobre Redemption, które tam uleczyło ich, ale znowu złe pozycjonowanie. Tutaj Ari przyszła jeszcze od boku. Rumble w ogóle był na bardzo małej ilości zdrowia. Nie wiem, dlaczego wchodzą w walki drużynowe, kiedy widać, że przegrywają. Dobrze, że tutaj Orianna też ma tego Klinsa, bo tutaj byłaby złapana. Buntownik użył swojego ulta, żeby tego Klinsa zmarnować i to jest akurat dobre. Zobaczcie, że tutaj aż na swoim ulcie ma czas oczekiwania 63 sekundy, natomiast na Klinsie jest 210, co jest bardzo, ale to bardzo dobre, bo gdy drugim razem zostanie już złapana Orianna, Orianna nie ma zoni tak jak Rumble, żeby móc ją wybronić, chociaż Rumble z tej zoni nic nie zrobił, bo i tak zginął, tak? A przecież ulti Ashki będzie już za niedługo. Także wygrana tutaj akcja na korzyść Team Rebels. No i jest podejmowany przez nich Baron. Brak wizji, zawodnicy drużyny Vistula Eagles są na środku linii. Domyślają się, że ten Baron może być robiony. Poszedł już Ward, ale będzie już za późno. Będzie już za późno. I teraz co z tej akcji wyniknie? Bardzo ładnie został tutaj złapany Gragas. Też Mastacher zostaje złapany. Away! Od razu dostają bardzo mocno obrażenie. Buntownik jeszcze tam tutaj zginie od tego Rambla, który go zaszedł od boku, bo tam nikt go nie słonił. Ale to jest tak naprawdę ace na korzyść drużyny Team Rebels. I to może być pierwszy inhibitor i to może być właśnie pierwsza gra dla drużyny czerwonej. Nie wiem dlaczego, ale drużyna Vistula Eagles chciała tam pójść na tego Barona. Niestety oni poszli za późno, nic tym więcej nie zrobili. Drużyna Rebels była już na to przygotowana, weszli tam bardzo ładnie, bardzo szybko zabili Oriannę. Varus w złym miejscu też został szybko zabity. Nie tak to wszystko powinno wyglądać. To nie powinno być tak dla graczy Vistula Eagles i to już może być w tym momencie gra. Zobaczmy, czy teraz uda się drużynie czerwonej tak naprawdę spuszczać to wszystko. To może być już ta gra.
Gragas wchodzi jeszcze od boku, ale raczej tutaj chyba będzie po prostu chęć zakończenia. Chociaż ta ulti Gragasa tak naprawdę wybija z wszystkiego i to jeszcze nie będzie koniec. Tak naprawdę zostali teraz wyłapani dwójka, trójka zawodników drużyny Rebels. Już nie żyje, aż się cofnęła do bazy, jeszcze puściła ulta. Niestety ten ult nie trafił, Elise się wycofała. Jeszcze może jest jakaś nadzieja, ale na pewno nie tak. Mimo że jest 19 do 17, to tak jednak 7000 złota w przewadze. Mają już górny inhibitor, teraz pozostało jeszcze wziąć dolną wieżę, wziąć środkowy inhibitor, dolny inhibitor i zakończyć po prostu grę. Głupie indywidualne błędy mszczą się i to tutaj, jak widzimy, bardzo. Drużyna Vistula Eagles poszła na tego barona, jak już wcześniej wspominałem, tylko poszła za późno. To skoro już widzicie, że jest za późno, po co wchodzić w walkę drużynową, kiedy drużyna przeciwna ma przewagę? Czy to jest w ogóle jakikolwiek sens? Wchodzić w walkę z przeciwną drużyną, kiedy przeciwna drużyna ma przewagę, to jest nielogiczne. I właśnie przez taką nielogiczną decyzję drużyna Vistula Eagles przegrywa. Pytanie, czy przegrywa ten mecz? Wydaje mi się, że jeżeli tutaj już Team Rebels nie popełni żadnego błędu, no to pierwsza gra na pewno jest dla nich. Aż to dopiero wstała, nie cofnęła się do bazy. Dziękuję bardzo za zauważenie tutaj Random Shape. Jeżeli znajdziecie jakieś błędy w moim komentarzu, poprawcie mnie na czacie twitchowym. Bardzo będę za to wdzięczny. To się na pewno tutaj przyda. Jeśli chodzi o miniony, no to na dolnej linii jest porówno, na środkowej też jest porówno. Gragas ma sporo przewagę nad Elise, ale tak samo też agresywo ma wielką przewagę nad Xardasem. No, no to co panowie? Smok, grupujemy się na dolnej linii i to kończymy, prawda? No właśnie, czy to będzie to takie proste, jak się wydaje na papierze? No, niby tak, bo niby przewaga jest, niby przewaga pozycji też jest, ten baron też jest na minionach, także jeszcze z tego barona można skorzystać. Bronić się muszą zawodnicy drużyny niebieskiej, no bo ta górna linia też jest puszowana przez duże miniony. Pierwsza wieża została zniszczona, w sumie już druga, na tej dolnej alei. No i panowie, lecimy dalej. Poczekamy, aż miniony na górnej wieży troszeczkę się tam przepuszują. Mimo że dobry wave clear ma drużyna Vistula Eagles, tak jednak wydaje mi się, że tutaj łapanka powinna polecieć. Powinna polecieć czysta, prosta łapanka. 10 tysięcy prawie złota w przewadze, co jest naprawdę tutaj dużo. Elise, kokon, albo jeszcze na środkową linię pójdźcie. Nie zauważyłem, że jeszcze stoi druga wieża drużyny niebieskiej na środku. I właśnie to powinien być teraz cel drużyny Rebels. Jednak oni nie, jednak oni postanowił wykorzystać tą sytuację akurat, o której mówiłem, że tam miniony na górnej linii już są. Wieża inhibitorowa została zabrana. Ulti od Varusa, pięknie też poszedł ult od Rumble'a, ale Rumble też tak naprawdę użył swojego ulta na wybicie Gragasa. Dobre chociaż zagranie ze strony tutaj Vistula Eagles, że udało im się wymienić 1-0. Tylko teraz pytanie, czy oni coś zrobią z tym więcej? Ulti już od Oya, piękny shockwave na dwójkę zawodników, tam jeszcze wchodzi agresywo i agresywo zabija już, jednak nie, jednak to wszystko wyratowuje się. Xardas zabija tutaj. Aż jakie uratowanie się. Naprawdę drużyna Vistula Eagles ma teraz mega, mega szczęście, że Orianna tutaj wyratowała się przed tym wszystkim. Agresywo jeszcze próbuje coś zrobić, bo on miał GA i on powstał. Xardas używa tutaj swojej zoni, która go w tym momencie ratuje jeszcze przed całą tą sytuacją. I to jest 4-1. Mazahar tutaj puścił ulta, zginął on za tego ulta, ale tak naprawdę Redemption wyratowało całą sytuację drużyny Vistula Eagles. Naprawdę na wielkim szczęściu przeżyła tutaj w tym momencie Orianna. I to jest... to jest na pewno dobre, ale nadal ta przewaga jest dla drużyny czerwonej. Akcja nieudana, ale po tej akcji, nawet nieudanej, nadal przewaga jest na korzyść drużyny Rebels, bo oni odsłonili aż 3 wieże. Faktycznie, dobre ulti tutaj poleciało od Xardasa na dolnej linii. Od razu ulti od Gragasa, żeby złapać kogoś. Super, złapaliście kogoś. Walczyliście 4 potem na 5. Udało wam się to. Na szczęście, co prawda, ale się wam udało. Pytanie, czy teraz pójdziecie za ciosem? Uda wam się jeszcze raz to wszystko wybronić? Korzystać z tego, że macie akurat taką sytuację, jaką macie i możecie sobie troszeczkę przyfarmić na tych minionach i pójść z kontrofensywą? Czy jednak to będzie może jakaś walka drużynowa, tak jak już widzieliśmy, 4 na 5? Po czym jedna z tych postaci pójdzie po prostu na samego Nexusa, bo tak naprawdę zobaczcie, że już tutaj nie ma żadnej wieży przy tym Nexusie. A już widzieliśmy wczoraj taką sytuację, kiedy to właśnie zawodnicy bili się na dolnej linii, po czym Fiora drużyny czerwonej szybko sobie tam zniszczyła jedną wieżę przy Nexusie, drugą wieżę przy Nexusie i miała
samego Nexusa w tym samym czasie, kiedy właśnie to zawodnicy obu drużyn walczyli na dolnej linii i tak naprawdę nikt tej Fiori nie widział i to było dobre zagranie. Więc teraz panowie, przemyślcie, co chcecie zrobić, żeby znowu nie wyszło tak, że zginiecie tak, jak wyszło to przed chwilą, a to zginięcie już będzie oznaczało, że zawodnicy drużyny niebieskiej będą mogli się odbijać. Już na pewno wtedy wezmą jakąś jedną wieżę, drugą wieżę. No i skoro przegrywacie w akcjach drużynowych, to oznacza, że możecie przegrać jeszcze raz, bo wtedy będą już większe szanse i psychologiczna przewaga będzie dla korzyści drużyny niebieskiej, że oni mogą się jakby od tego odbić. Przypominam, że to jest best of 3, także jedna gra nie przesądza w całym tym spotkaniu, ale na pewno przesądzi o tym, kto będzie miał lepszą przewagę, przede wszystkim psychiczną, bo to chyba jednak psychika tutaj leży. A może tak jak tutaj wspomniałeś, Bajaczek, panowie z obu drużyn są po prostu niewyspani jeszcze, no bo w końcu mamy godzinę 11.40, no ale mamy sobotę, tak? Kto normalny wstaje w sobotę o 11.40 albo o 10.30 gra turniej? No kto normalny? Już w sobotę się powinno spać do 12, panowie. No dobra, a może wczoraj nakacowani byli? No może świętowali zwycięstwo? Nie wiadomo. Artimo tutaj został złapany przez Gragasa, ale szybki QSS, szybkie ulti. Na szczęście ulti to nie ma dużego czasu oczekiwania. Za 5 sekund wstaje Baron, ale już zawodnicy drużyny niebieskiej o tym wiedzą. Kulka jest na Gragasie. Jeżeli tutaj Gragas wejdzie dobrze, poleci też tutaj ulti od Orianny. Może być nieciekawie. Agresiva sami, że tutaj stoi. Czy poleci to ulti od Orianny, bo właśnie Tomaszko wchodzi i dostaje ulta od Mazahara. Tam jeszcze na bardzo małej ilości zdrowia. Wkoleciał w końcu ult od Orianny. Jeszcze tutaj poszedł Redemption, który tutaj ratuje całą sytuację. Ginie nam Agresiva. Ginie nam najprawdopodobniej Kabaczek. Buntownik też na małej ilości zdrowia, nawet nie podchodzi do tego wszystkiego i ginie nam Kabaczek. I to będzie Baron na korzyść drużyny Vistula Eagles. Trzeci inhibitor już stał dla nich, więc tak naprawdę odbili się od dna, w którym byli. Pytanie, czy teraz Buntownik jest w stanie coś zrobić, bo tak naprawdę cała drużyna Vistula Eagles jest na połowie zdrowia, poza jedynie Mentosem. No a Barona tego podejmować nie będą mogli. Tam od boku jeszcze wchodzi Buntownik, stara się tutaj obić Owea. No i Barona nie będzie. Artimo, podążaj za nimi, oni tylko są na połowie zdrowia. Zaraz ci się odnowi przecież ten ult, nawet masz tego ulta, czemuś tam nie wskoczył. Na niskim poziomie zdrowia Owej. Na niskim poziomie zdrowia był Heavy Dream. Na niskim poziomie zdrowia też był Xardas. Jedno combo wystarczyło do tego, żeby po prostu zabić zawodników drużyny Vistula Eagles. Dlaczego tego nie zrobił? Natomiast Artimo, dlaczego? Nie jestem w stanie tego pojąć, aczkolwiek zauważcie, że to kolejny teamfight na korzyść drużyny Vistula Eagles i to właśnie oni mają przewagę, jeśli chodzi o kile. 23 do 12, mimo że 11 wjeżdż do 1. I to jest właśnie główna przewaga drużyny Rebels. Ale to jest to, o czym mówiłem, że jeżeli już raz wygrali akcję, to znaczy, że mogą to robić drugi i trzeci raz. Co teraz pokazali, że właśnie drużyna Vistula Eagles comebackuje trochę. No i zobaczymy, jak będzie dalej. No na pewno muszą się zawodnicy ustawiać w lepszych pozycjach. No nie może być tak, że po prostu sobie taką grę strołujecie, no. Walczyliście tutaj tak naprawdę, tak? W zamkniętej przestrzeni, gdzie Renekton mógł wejść tak naprawdę na czterech, ale wy mogliście, wy macie w ogóle kompozycję, by łapać tylko jedną osobę, tak? Ulti od Ashki, E od Elise. Tak samo E od Ari, a tutaj jest tak naprawdę całe AOE, jest ulti od Rumble, ale zobaczmy co się wydarzy. Został tutaj wyłapany Gragas, ale jest 4 na 5. Tomaszko już chodzi od tyłu, Mastacher nie wie co się dzieje i bardzo szybko zginęło się tutaj ulti, poszło od Rumble, poszło ulti też od Orianny. Jeszcze aktywowany tutaj Redemption, co się z tej akcji wydarzy? Buntownik jeszcze ledwo ucieka i to będzie chyba akcja dla drużyny Rebelsów, tak, to jest akcja dla drużyny Team Rebels. 4-0 i to będzie koniec gry, udało im się w końcu to zrobić, bardzo dobrze tutaj przyszedł Agresiva od tyłu, tak naprawdę zabił złe pozycjonowanie Varusa tutaj w tej sytuacji i właśnie Varusa zabił tutaj Agresiva, zostali tak naprawdę powyłapywani zawodnicy drużyny Vistula Eagles, szkoda, bo tak naprawdę mogło się to wszystko inaczej potoczyć, dobre ulti od Rumble'a, dobry Shockwave od Orianny, ale to nie wystarczyło, żeby to zmienić. Bardzo ładnie i udało się drużynie Rebels jednak nie przewalić tej gry, tak jak już widzieliśmy, tylko na spokojnie. Dobra akcja, dobry teamfight, dobre pozycjonowanie i mimo, że w takim małym, ciasnym miejscu zostali złapani, to jednak fakt, że Varus się źle ustawił, pozwoliło im właśnie wygrać. Varus nie miał okej pozycji, bo tak naprawdę tutaj on stał, a od tyłu już wchodził Renekton, więc Renekton do tego mógł po prostu i już był przy Varusie, który tutaj nic nie mógł zrobić. Zobacz, że Varus nie miał też błysku, także no Varus był tak po prostu zamknięty. Gratulacje dla drużyny Rebels. Bardzo ciekawa gra w tym naszym BO3. Pierwsza gra właśnie dla Rebelsów, także już możemy powiedzieć śmiało, że jest 1-0 dla nich. Przewaga 10 tysięcy, jeśli chodzi o złoto, 23 do 24. Wydaje mi się, że można było powiedzieć, że w miarę to była wyrównana gra pod względem
akcji. Pod względem akcji na pewno to była gra wyrównana. Czy była ta gra wyrównana pod względem, wiesz, pod względem tego, co powinni zrobić normalnie, czyli po prostu pod względem obiektywów, bo tak naprawdę te obiektywy zrobiły im grę. Przez to, że był aż taki push drużyny Rebels, mogli sobie oni pozwolić na takie wyjścia, takie akcje, które wygrali. Gratulacje po prostu dla nich. No i mamy 1-0 w naszym Best of 3. No teraz albo Rebelci pójdą za ciosem, mają przewagę, że dobijmy przeciwnika, sklejmy tam ich i dobijmy ich, a może to jednak teraz muszą się podnieść Vistula Eagles. My jesteśmy mocniejsi, weźmy pod uwagę wszystkie swoje błędy, które popełniliśmy, wykorzystajmy je w takim stopniu, że wiemy, co zrobiliśmy źle, poprawmy to, zagrajmy lepiej, bo tak naprawdę końcówka była bardzo, ale to bardzo wyrównana. No i poprawmy to, zagrajmy lepiej, wygrajmy dwie gry pod rząd, no i jesteśmy panowie w półfinale. Zobaczymy, jak to wszystko będzie, jak będzie tylko pokój do kolejnej gry, to tutaj przejdziemy do kolejnej gry. No ale gra wygrana na korzyść drużyny Buntownika, Agresivo, Marka Zvesta, Kabaczka, no i Artimo. Gratulacje i my będziemy widzieli się w drugiej grze. Także zaraz się, mam nadzieję, widzimy.
Zawodnicy obu drużyn już są na miejscach. Przypominam, jest 1-0 dla drużyny Team Rebels. Po lewej stronie tym razem widzimy Team Rebelsów, po prawej Wisła Eagles. Są to ćwierćfinały w UMCS-ie. Turnament w Lublinie w 2017 roku, który teraz jest. No i już gracze wystartowali. Zobaczymy, co tym razem było. Ta Aszka u buntownika tutaj zrobiła sporo. W sumie, co ona zrobiła? Nic nie zrobiła. Dobra, skupmy się w tym momencie na tej grze. Tutaj muszą zawodnicy Wisła Eagles po prostu tą grę wygrać. Czyli Mastaher, Owe, Heavy Dream, Mentos, Xardas. Mniej indywidualnych błędów, przemyślcie, co zrobiliście nie tak w poprzedniej grze. Więcej obiektywów, gry drużynowej, przemyślenia, wizji przede wszystkim. Wizji, panowie, wizji. Bo przez tą wizję popełniliście te głupie błędy. No i może tutaj wygracie. Spokojnie, kolego. Nie mamy już Echo, nie mamy też Gravesa, nie mamy Renektona. Także ich postaci na pewno już nie zobaczymy w naszej grze. Renekton, pamiętamy, wygrał ostateczną akcję dla drużyny czerwonej, czyli dla drużyny Team Rebels w tamtym przypadku. No i to właśnie dzięki Renektonowi wygrali oni. Renekton złapał bardzo ładnie Varusa, połapał tam też jeszcze pozostałych zawodników. Cóż, Caitlyn też nie będzie, czyli ban pod buntownika. Ja już słyszę za ścianą, bo tam zawodnicy są, że już że już pan Caitlyn, no tak. To jest klasyczny ban tutaj pod buntownika, także Caitlyn też na buntownika na Caitlyn nie zobaczymy. Także już się Flame za ścianą posypał, już Caitlyn ban, o nie, co my teraz zrobimy? No nie wiem, co wy teraz zrobicie, banujcie w każdym bądź razie. Zbanowany też ma Zachar. Malzahar tutaj w poprzedniej grze zrobił naprawdę dużo. I jeszcze raz powiem, naprawdę dużo. Bo gdyby nie te jego pojedyncze stuny, to no, nie zginąłby ani razu tutaj na pewno Kabaczek. Bo tutaj głównie on ginął przez to, że próbował obronić swojego AD Carry. No i to mu wychodziło, i to mu wyszło. Dzięki właśnie temu też między innymi wygrali. Lulu też w tej grze już nie zobaczymy. Także... Trochę smutno. Lulu chyba nie będzie nam dane zobaczyć. Tylko chyba raz albo dwa widzieliśmy w ogóle na tym całym turnieju Lulu. Bo tak przeważnie to jej nie widzieliśmy. Zawsze jest banowana, czy to jako pierwsza, czy to jako ostatnia. Nigdy nie można było się spodziewać. Ciekawy też jestem, kiedy w końcu wejdzie tutaj ten tryb, tak samo jak jest na chwilę obecną w rozgrywkach turniejowych, że 3 bany, potem są 3 piki, no i jeszcze 2 dodatkowe bany. To by było po prostu ciekawe. Chociaż to by pewnie jeszcze zmniejszyło metę bardziej, bo teraz, jak już teraz widzimy ciągle dwie te same postacie, Orianna, Ari, Gragas, Elise, no i ciągle jedne i te same postacie, no teraz nawet jeszcze raz będzie brana chyba Ash, bo właśnie to drużyna Rebels ma teraz pierwszy wybór i właśnie Ash jest wzięta, czyli wiemy już, że na AD Carry będzie Ash, no to w końcu, panowie, wiecie na kogo gracie, tak? AD Carrym je to Ash. No to teraz zróbcie coś, by tą aż przymknąć, przywalić, tak żeby sobie na linii poradzić nie mogła. Ktoś z healem, nie wiem, Draven Soraka, może jakaś Sona, może jakaś Karma, może tutaj jakaś Nami też, która może dużo zrobić, cokolwiek, panowie. Może Jinx, która tak naprawdę będzie miała większy zasięg od aż. Kog'Maw też nie jest zablokowany, a Kog'Maw też jest dobry. Teemo jest open, tak jak tutaj na przykład ktoś na czacie nam zauważył. Jest tyle pięknych postaci, które można wybrać. Nie ograniczajcie się, panowie, to 2 najprostszych, albo 3. No sorry, no nie ograniczajcie się, no. Cerata nie widzieliśmy jeszcze ani razu, na przykład. Tak jak już wspominałem wcześniej, Anivi nie widzieliśmy, Azira nie widzieliśmy, Cassiopeii mogliśmy zobaczyć, Cassiopeii ani razu tutaj na tym turnieju nie było, a Cassiopeia też jest bardzo popularna. Branda też na supporcie nie ma, o dziwo. Też tutaj Branda nie widzimy. No cóż, no Varus Karma, no. Varus?
Naprawdę istnieje tylko dwóch AD Carry? Varus i Ashe? Kiedy jest Caitlyn zablokowana i Graves? Naprawdę? Panowie. Ja wiem, że Varus tak naprawdę to jest postać, która się wzięła znikąd. Bo Varus był słaby, nikt go nie widział. Przyszła meta na Lethality, wszyscy zaczęli nim grać. I Varus od razu wszedł do mety. No ale zobaczymy, co będzie z Varusem Karmą. No nie, znowu Talis. No już myślałem, że zobaczymy tego Nocturna. No Nocturna niestety nie widzieliśmy. Za to możliwe, że będziemy mieli coś, co będzie sprawne, ale też i niesprawne. Jest nami. Bardzo dobrze, że jest nami. Pytanie, jak wcześniej był Tahm Kench mógł obronić bardzo łatwo Ashe. On po prostu stanął przed nią jak bram, który mógł ją osłonić i przyjmował na nią całe te obrażenia, do których, żeby ona mogła uciec. Tutaj Nami tego nie zrobi. Nami jest bardziej squishy od Ashe. Tym razem nie będzie to tak, że Nami sobie stanie przeciwko Ashe. Ha, atakujcie mnie! No bo Nami zginie po prostu w 2-3 sekundy. No to raczej nie jest dobry wybór. No nareszcie, może Vi. Vi jeszcze nie widzieliśmy. Jest Vi, jest Skarner, jest Evelyn. Nie tylko ten Graves, nie tylko to wszystko. Anteona też nie widzieliśmy. Fizę już widzieliśmy, bo Fizz jest grany pod AD. Coś nowego. Vladimir też jest open. No myślimy, panowie, myślimy. Macie jeszcze 5 sekund i poznamy tak naprawdę wybory. Jest Lee Sin i jest Fizz. Pytanie jedynie, czy teraz Lee Sin będzie miał jak się dostać do tej Ashki. LeBlanc? Już czuję, że będzie miał się jak dostać. No i Shen. Shen nie wyratuje Ashki. Faktycznie, jeżeli Shen użyje ulta, no to jakoś obroni tą Ashe. Ale jeżeli wejdzie Lee Sin na fullu i drużyna za nim podąży, no to... No nie widzę tego. Ale zauważmy też, że drużyna Wisła Eagles nie ma tutaj kompletnie tanka. Jest Fizz, który może polecić równoznacznie pod HP i pod AD, tak? Tanka, okej. Okay. Lee Sin, który troszeczkę może przetankować, ale nie ma głównego tanka, jakim jest na przykład Shen w przeciwnej drużynie, tak? Czy Vel'Koz będzie takim tankiem? No nie powiedziałbym, że raczej Vel'Koz... No rozumiem, LeBlanc, postać kombująca, burst i tak dalej, ale... Ale Vel'Koz? Vel'Koz na LeBlanc? Przecież Vel'Koz musi trafić z spellami, a LeBlanc jest bardzo mobilna. O, Aureliona już tu bym bardziej widział, bardzo mobilny jest i nawet może złożyć Roana spokojnie. Swaina bym tutaj chętnie zobaczył. Ankę nawet Ankę, tak? Mordekaiser też jest bardzo spoko. Karthus, o! Jest tyle pięknych postaci, naprawdę. Kasadina już widzieliśmy na tym turnieju raz, nie poszło mu zbyt dobrze. Niestety, ale jest tyle pięknych postaci w tej grze, naprawdę, jest tyle pięknych postaci. Nie ograniczajmy się do dwóch, trzech, bo widzimy monotonii i to samo. Ja rozumiem, że to się może sprawdzać, ale dobrze, wreszcie tego samego nie widzimy. Cieszę się, że jest Kasadin, w końcu jest Fizz, jeszcze jest Lee Sin, jest coś nowego. Tylko teraz pytanie, czy opłacało się brać tego Kasadina? Czyli tak, Fizz leci pod AD na tanka, bo inaczej nie widzę powodu, dla którego Vistula Eagles miałaby tą grę wygrać. Bo oni mają obrażenia i brak late game'u ze strony Lee Sina, tak? Bo Lee Sin po late game może tylko jedynie co? No, wykopać jedną postać, tak? No, ale to raczej nie wystarczy. To jest Shen, który może obronić LeBlanc, Elise, Ashe oraz Nami. Varus zadaje duże obrażenia. Karma zadaje duże obrażenia. No, ale... Czy to wystarczy tutaj tak naprawdę do tego, żeby drużynę Rebels podejść? No mam nadzieję, że ten Fizz wystarczy. Na 5 sekund będziemy mieli jeszcze 3-minutowy czas oczekiwania. I tak naprawdę po tych 3 minutach dowiemy się, kto będzie wygrywał albo przegrywał w naszym Best of 3 na UMCS-ie w Lublinie tutaj. Przypominam, że to są też ćwierćfinały, nie ma drabinki przegranych, więc to tutaj będzie... Zwycięzcą tego meczu to albo będzie 1-1, jeżeli to będzie oczywiście Vistula Eagles. Jeżeli to będzie natomiast Team Rebels, to jest 2-0. I to zawodnicy drużyny niebieskiej wygrają to starcie. Ćwierćfinale, dojdą do półfinału. No a z graczami Vistula Eagles już się nie zobaczymy. Także...
Jak mam teraz porównywać Team Compy? No to tak, Kasadin jest mobilny, tak? LeBlanc jest mobilna. Viz jest mobilny, Shen jest mobilny, Elise jest mobilna. No, jakbym miał wybierać Elise, Lee Sin, no to wydaje mi się, że tutaj Lee Sin by zrobił w teorii więcej, tak? Może doskoczyć do Warda, ma też bardzo szybką prezencję na wielu różnych liniach, pod warunkiem, że oczywiście skorzysta z niej. Natomiast Elise, no musi podążać za Lee Sinem i to bardzo. Chyba, że może wyprzedzić też jego ruchy. Pytanie, czy tak się stanie, bo jeżeli nie, no to Karma z Varusem mogą zdominować tutaj Ashkę i Nami, no bo Ash to jest postać, która ma małą ilość zdrowia. Znaczy, przepraszam, Nami to jest postać, która ma małą ilość zdrowia, no w sumie Ash trochę też. Więc jeżeli Varus z Karmą będą dobrze połkowali, tak samo jak to na przykład robili w poprzednim meczu na tej dolnej linii, kiedy to Malzahar tak naprawdę robił całą tą robotę z Varusem i tak naprawdę wtedy dopiero widzieliśmy przewagę drużyny Vistula Eagles na dolnej linii, no ale potem już to wszystko się oczywiście zmieniało. To możliwe tutaj naprawdę zobaczyć ciekawe widowisko. Za minutę 20 widzimy się w ładowaniu postaci, w ładowaniu graczy i będziemy widzieli się w tej grze. Także już niedługo zaczniemy. No i zaczęliśmy, proszę Państwa, nasze spotkanie. Jeszcze oczywiście ustawiam zawodników tak, żeby było wszystko widoczne. Wydaje mi się, że jest tu takie ustawienie. Wydaje mi się, że Fizz leci na górę i tak Fizz leci na górę. Pytanie, co się teraz wydarzy? Czy tutaj zawodnicy może drużyny Vistula Eagles będą chcieli wejść do przodu od razu, bo jest Lee Sin, który może counter-junglować. Jest tak naprawdę, wszystkie są możliwości do tego, żeby mogli tutaj wejść. Tylko tak naprawdę nie mają jak przyłapać, bo wejść można. Jest Lee Sin Q, jest oczywiście, może skorzystać z Fizz Q, Kasadin Q, poleci po prostu Mega Poke. Natomiast jest Elise, która może użyć po prostu Kokona, ale czy branie Kokona na pierwszym poziomie jest dobre? No raczej nie, na pewno nie do dżungli. Jeżeli nawet się nie wyłapie z tego kokona, to jest po. Także gracze obydwu drużyn na razie pasywnie bronią po prostu swoich wzmocnień i raczej nic więcej z tego nie wyniknie. Dopiero po pierwszej minucie i 50 sekundach będziemy widzieli coś ciekawego, gdyż gracze w końcu już się ustawią na swoich liniach. Będą możliwe, że pierwsze wymiany, pierwsze branie minionów i coś ciekawego zobaczymy. Pojawiły się już nasze stwory, także przechodzimy do gry. Nareszcie już wszyscy gracze są na swoich liniach. Pierwsze też
buffy zostały już wzięte przez obydwóch junglerów. No i rozpoczyna się gra. To co mówiłem na samym początku, wydaje mi się, że tutaj karma będzie troszeczkę przeważać nad tutaj tą Nami. Chyba, że będzie inaczej. No oczywiście Shen z tą tarczą też będzie miał lepiej na Tomaszko, chyba że to właśnie Nami będzie próbowała leczyć wszystkie obrażenia. No a karma tego leczenia nie ma, tak? Więc to jest tylko tarcza. Jeżeli tarczę się zdejmie, to już leczenia nie ma, więc już pierwszy potek użyty od karmy, nie trafiony jeszcze ku... No i cóż, jak na razie tutaj mocno zapłakowani są zawodnicy drużyny czerwonej, a myślałem, że będzie kompletnie na odwrót. Może troszeczkę jestem zaskoczony, przyznam szczerze, ale z drugiej strony cieszę się, że drużyna Rebels leci za ciosem, zdobyła już jako pierwszy, mają drugi poziom, mogą w końcu wejść. No i tam troszeczkę spuszować przeciwników. Pytanie, żeby to się jedynie nie odbiło na tym, że aż będzie miała mniej minionów niż Varus. No bo czasami wiemy, że gracz może skupić się na oczywiście jakimś bohaterze, a zapomnieć o Ashce i... zapomnieć o laskitowaniu minionów, no i wiemy jak to może być. Ja chyba też jestem jeszcze troszeczkę nie dzisiejszy i niewyspany. Ale już widzimy Tomaszko, a raczej agresywo wszedł od razu na górną linię, na tego Xardasa. No i tutaj będzie wygrywał, jeśli chodzi o te wymiany. Kupił też Dorans. Jezu, nie mogę się wysłowić. Dorans Shielda. Jestem ciekawy, czy ten Fizz będzie szedł pod AD, czy będzie on szedł pod AP. Wydaje mi się, że skoro jest na topie, to będzie szedł pod AD tanka. Jeżeli będzie szedł pod AP, no to wydaje mi się, że będziemy widzieli takiego troszeczkę bardziej standardowego Fizza. No i będzie ciekawie. Dlatego jestem zaciekawiony, czy tutaj raczej pójdzie pod AD, czy pod AP Xardas. Bo od niego to też dużo zależy. Pierwsze też wizja jest czyszczona, bo już tam zauważyła na mnie, że tutaj jest Ward, nie zczyściła go niestety jednak. Więc Elis wie, gdzie już jest on ustawiony i wie, że musi wejść tędy i od linii co najwyżej, gdyż jest mocny push. Teraz tutaj, halo, drużyna niebieska, nie pokujcie jeszcze aż tak bardzo, dajcie im przepchnąć tą linię. Niech Elis się zaczai tutaj w tych krzakach i będziemy widzieli możliwe pierwszą krew. Bo jak na razie to gra pasywna i nic z tego nie będzie. Czy to jest mecz best of 1? Nie, to jest mecz best of 3. Jak na razie w tym best of 3 wygrywa tutaj Team Rebels, czyli drużyna niebieska i jest 1-0 dla nich. To są ćwierćfinały. No karma minimalnie obija kabaczka, ale kabaczek raczej sobie to wszystko wyleczy. Tam jeszcze na górnej linii w tym samym czasie był Lee Sin, który raczej nie wszedł na tego Shena zbyt mocno, bo tam na bardzo małej ilości zdrowia jest już Xardas. Nawet widzimy, że tutaj nam się zaznacza ostrzeżenie Fizz na małej ilości zdrowia. Cofnął się aż przez to do bazy. Teleporta raczej nie zmarnuje, gdyż jego linia po prostu jest popchnięta do przodu. No i drużyna Rebels dominuje bota. Tam powinien pojawić się Lee Sin. Ten botlane jest cały czas do przodu, jest cały czas puszczony. Dlaczego Lee Sin poleciał na topa, nie na bota? Ja rozumiem, że może z jungli wynikało, że akurat pora na górną linię, ale to teraz musi iść na tą linię dolną. Tam cały czas buntownik z kabaczkiem pchają tą linię, że tak naprawdę Matasher nie może nic zrobić z Owejem. Więc jakby tam wszedł Lee Sin, tam nawet już teraz nie ma wizji, ale nawet ta wizja nie byłaby potrzebna, bo tutaj by Lee Sin wszedł, Lee Sin do Warda W, tutaj by użył Q i by było po wszystkim. A tak to widzimy pierwszą wymianę, piękna bańka od kabaczka, pytanie czy teraz coś tego więcej wyniknie, poleciał Nexus, poleciał Heal, jeszcze poleciał Flash. No i na szczęście dla Owaya nie zginął on, Heal go wyratował i Błysk go wyratował. Kabaczek użył tylko jedynie Exhausta, także ta wymiana jest skutecznie wygrana dla drużyny niebieskiej. Bardzo ładna bańka od Nami, która tutaj złapała dwójkę zawodników drużyny przeciwnej. I to był dla nich trade wygrany. Więc teraz, jeżeli Elise będzie próbowała wejść, no to już wiedzą, że karma jest do wzięcia. Tak jak tutaj wspominacie, to nie kille wygrywają grę, tylko push. Trochę się z tym zgadzam, trochę nie, no bo jednak wiemy, że fragi też robią dużo. Ale sprzedźmy teraz na dolnej linii. Lee Sin w końcu przyszedł, ale z nieudaną akcją. Dlaczego? Oberwał on więcej niż połowę swojego zdrowia, musi użyć płotka. Nie widziałam, co bardzo się tam wydarzyło, bo byliśmy na górnej linii, bo tam na górnej linii jest już Elise, która zanim jeszcze Fizz wbije szósty, chce tam po prostu na niego jak najszybciej wejść. Jednak gdy już wbije ten szósty poziom Fizz, no to już będzie na niego ciężko. Fizz leci pod AD, tak jak myślałem, moc trójcy jako pierwszy przedmiot najprawdopodobniej będzie.
Już wchodzi nietrafiony kokon Odelis, a szkoda, bo tutaj można by było zobaczyć pierwszą krew na tym fizie. Był on szósty i teraz już będzie o wiele ciężej. Zakończę jeszcze swoją myśl z poprzedniego rozumowania, gdzie tutaj nie do końca push może wygrywać. Znaczy oczywiście na pewno wygrywa, bo tak jak widzieliśmy w poprzedniej grze, mimo że więcej killi było po stronie drużyny Vistula Eagles, bo to było 23 do tam chyba 21, czy 24 do 20, już nie pamiętam. Tak jednak to drużyna Rebels, dzięki właśnie pushowi, dzięki właśnie temu, że oni mieli 11 wież, a drużyna Vistula Eagles tylko jedną, wygrali poprzednie spotkanie. Jak na razie widzimy, że LeBlanc ma tutaj więcej, to o wiele więcej CS-ów od Kastadina i to właśnie ona stara się coś więcej zrobić, ale wydaje mi się, że w późniejszych poziomach Kastadin będzie miał przewagę właśnie nad Artimo. Artimo tak naprawdę Blue to może sobie na spokojnie zostać, tam pałkować Mentosa. Tylko od boku jest Lee Sin. Czy tutaj teraz Elise zauważy tego Lee Sina? Tutaj jest Ward, więc Elise już została zauważona, jeszcze poleciało ku trafione zresztą przez Lee Sina, więc wie, że musi się tutaj obawiać tego wszystkiego. Jest widziana przez Ward, także dobrze, że tutaj Lee Sin chociaż go postawił. Red będzie brany, tylko nie wiem, czy w fortunnym miejscu. Czy zawodnicy drużyny czerwonej widzą tą Elise? Tak, wiedzą, że tutaj ona jest. Gdyby ten Ward był gdzieś tutaj postawiony, to była i wizja tutaj, i tutaj. A tak, ta wizja jest po prostu słabsza niż powinna być. Czyli także ustawiony totem, ale w złym miejscu trochę. Szkoda. Lissin bierze Reda, w tym samym czasie też cofa się Kastadin ze środkowej linii. Tak samo i na dolnej linii, na razie też nic się nie będzie działo, no... Varus idzie znowu pod boczka jako pierwszy przedmiot, więc no, on przystanie na linii, natomiast aż standardowo też jak leciała. Ale spójrzmy, już Elise jest na górze, jednak nie ma co gankować Xardasa. Przecież to jest Fizz. Fizz na spokojnie może użyć może jeszcze użyć błysku, a nawet Fizz ten błysk... A Fizz nie ma flesza, Fizz ma Ignite'a. No to nawet jeżeli ma Ignite'a, no to powinien wygrywać wymiany na... Shenna. I tak się w tym momencie dzieje, polecił ulti od Xardasa. Nie, to ulti nie poleciało od niego, a szkoda, bo może by tutaj mógł jeszcze coś zdziałać. Ma Ignite, to powinien właśnie takie okazje wykorzystywać. No a cóż, ulti od buntownika trafione, fala! LeBlanc też już jest na dolnej linii i mamy pierwszą krew! Tam pięknie się Artimo przyczaił, dobrze doszedł, mimo że tam był Pinkward, to tak jednak dała się złapać tutaj karma. Piękna bańka, piękny ulti, które trafiło przede wszystkim, które zapoczątkowało całą tą akcję od buntownika. I mamy 1-0 na każdej drużyny Team Rebels, czyli zaczyna się tak naprawdę podobnie jak w poprzednim meczu. To pierwszy frag idzie na konto drużyny buntownika. No i panowie z Vistula Eagles, to jest wasza druga gra. Jeżeli tą grę przegracie, to jest po was. Nie możecie sobie pozwolić na to, żeby tą grę przegrać, także być albo nie być o to w tej grze, a wy popełniacie tak po prostu proste błędy. Lee Sin też jest tutaj obok i tutaj coś się z tego wywiąże. To Elise zestylowała tego Blue Lee Sinowi, więc jest spoko, ale tam też została zauważona LeBlanc. Artimo jeszcze tutaj stara się coś zrobić, podąża tutaj za tym Kastadinem. W tym samym razie został pięknie złapany Lee Sin. Pytanie, czy ten Red tego Lee Sina dobije? Nie, jeszcze używa na siebie swojej tarczy i unika śmierci w tym przypadku. Można uniknąć śmierci? Chyba można. No ale nie w przypadku, gdy Mento zdaje się tak prosto łapać. Bardzo ładne wejście on agresywo pod wieżę, złapał go stamta. Kolejny indywidualny błąd, przez który Vistula Eagles może tracić w tym momencie wieżę. Tutaj w z tego połku nic nie wyniknie. Pierwsza wieża leci na konto drużyny Rebels. No nie powinno to tak być. Tak to być nie powinno. Pierwsza wieża dla Rebelsów. Zaczyna się tak w sumie podobnie, bo już druga na dolnej linii też jest wzięta przez nich. Zawodnicy, gracze. Vistula Eagles musi się skupić, to przede wszystkim, bo jak na razie widzimy, że jest to samo co w poprzednim meczu. Indywidualne i jeszcze raz indywidualne błędy. Została złapana karma? Została złapana. Został złapany Kastadin? Został złapany Kastadin. Po co to komu? Dlaczego? I na co? No, takie błędy przegrywają grę, no. Także będzie tutaj zbiórka na Drake'u, ale zawodnicy drużyny niebieskiej już o tym wiedzą,
gdyż tam poleciał ping i spójrzmy, to jest wizja drużyny czerwonej, a tu jest wizja drużyny niebieskiej. Oni wiedzą, że ten smok jest robiony, no i tego smoka niestety stracą, gdyż wszyscy się cofnęli tutaj do bazy. Agresivo już się wymienia z Xardasem na górnej linii. Tutaj Xardas może mieć przewagę, chociaż tutaj teraz wymiany są bardzo, ale to bardzo wyrównane. Więc może być porówno, jeśli chodzi o te stacie. Chociaż to Maszko na razie wychodzi zwycięsko. 3500 zł w przewadze dla Rebelsów. Jeśli chodzi o miliony, to 15 milionów więcej ma Aszka. Tutaj spójrzmy na przewagę w złocie Asz a Varusa, tak? Aż ma ponad 1300 więcej złota, co na przykład upoważnia do tego, żeby kupić jeden więcej KW, tak? Albo na przykład Varus, gdyby miał tyle samo złota teraz co Aż, to by miał już botrka i buty. Więc no niestety. Wreszcie jakieś wejście ze strony każdego Vistula Eagles, tam Tomaszko dał się złapać. Od boku jest jeszcze Mentos, Elis tutaj też jest od boku, ucieka, ale Kabaczek uciec już nie zdążył. Pytanie, czy teraz tutaj jeszcze zdąży uciec ta Elis, która jest na chwilę obecną w przeciwnej dżungli. Udało jej się uciec przy pomocy tutaj roślinki. 2-1. Nic ciekawego się nie zadziało, poza tym, że po prostu zawodnicy znowu popełnili głupi indywidualny błąd. Brak wizji, szybkie, przyjemne wejście, wyłapani zostali. Dobrze, że chociaż to się skończyło jednym fragiem, bo tam blisko naprawdę było do tego, żeby jeszcze ta Elis mogła nie żyć. I właśnie takie akcje powinniście robić. Właśnie zamiast robić takich indywidualnych błędów Vistula Eagles, pomyślcie i łapcie tak właśnie, jak teraz zrobiliście. Bo właśnie teraz wykorzystaliście błąd przeciwnika i właśnie takie błędy powinniście wykorzystywać. Jeszcze jeden, drugi, trzeci taki błąd i będzie dobrze, aczkolwiek jak pamiętamy też z poprzedniego dnia, drużyna budowała sobie 25 minut przewagę, tak? Tam było budowanie przewagi 25 minut i całą tą przewagę oraz grę stracili w przeciągu 6 minut. Tam był taki jeden mecz, ale Kabaczek został wyłapany. Xardas teleport. No i nie ma Kabaczka. Nie ma też Mastahera, który tutaj pomógł mu agresywo, ale czy to jest dobre wejście? Tam nie ma Kastadina, tam będzie to wszystko rozegrywane teraz 4-3. Buntownik dał się wyłapać, Odyssey na listin, piękny kuj, uciekł jeszcze z tego wszystkiego. Bardzo ładne zagranie Heavy Dreama. Bardzo ładnie tutaj znalazł miejsce do tego, żeby użyć tego ku Heavy Dream. Znalazł tutaj buntownika, który nie miał jak uciec, no bo to w końcu jest Ash, nie ma możliwości zbyt bardzo ucieczki. Jeszcze tutaj użył Warda do ściany W i bardzo ładnie go zabił. Bardzo ładne zagranie i właśnie dzięki temu zagraniu we fragach jest teraz 3-3, ale co nam po fragach, skoro już 3 wieże są na korzyść drużyny Rebels, tak? No, złapany tutaj jeszcze agresywo, jedź, jest Q od Lee Sina, jednak tutaj podąża dobrze Elis za nim, żeby mu tutaj pomóc. I raczej odpuszczą już sobie tutaj tego Shena. 3-3, ale nadal 3500 przewagi w złocie dla drużyny niebieskiej. Także cóż, 15 minuta tego spotkania już się zaraz zacznie. No i tak, mamy 3-3. Mamy przewagę dla drużyny Rebels. Tylko teraz pytanie, czy grupujemy się na midzie i staramy się o kolejne wieże? Czy po prostu robimy coś, co sprawiłoby, że drużyna przeciwna zacznie popełniać błędy? Czy takie jakieś wytrącanie z równowagi, śmianie się z przeciwnika? Tak, widzieliśmy często takie zagrywki, nie wiem czy oglądacie rozgrywki LCK. Tam często Koreańczycy sobie robią tak dla żartów, że stają po prostu i się śmieją, co jest często pokazywane. To właśnie jest takie wytrącenie przeciwnika z równowagi, czego jeszcze tutaj po prostu nie widziałem. Nie wiem dlaczego, ale tak na przykład stanie pod wieżą i po prostu zaczęcie tańczyć albo się śmiać. No to wydaje mi się, że przeciwnik wytrącony z równowagi albo będą chcieli to wszystko pomścić, co może doprowadzić do ich błędu. Ale spójrzmy teraz na grę. Drake, mam nadzieję, że też niedługo wstanie. No i tutaj zawodnicy muszą się zgrupować. Albo polecą na split push, albo polecą na środek i tam będą pchali. Widzimy już, że Mastaher z Owejem oraz Heavy Dreamem są na środkowej linii. Tam będą po prostu koczować. Z tego względu, iż zawodnicy drużyny niebieskiej też na tej środkowej linii są. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie się dalej działo. Wyłapany tutaj teraz mógłby być buntownik, ale tak, buntownik jest dalej wyłapany. Mówiłem o tym już wcześniej, że tutaj aż
nie jest dobrym wyborem z tego względu, iż będzie często łapana, a Nami nie będzie w stanie odratować tej Ash. Jak wcześniej był tam Kench i mógł ją na spokojnie zablokować, to tak teraz tutaj na spokojnie bardzo ładną akcję kolejnie znowu Heavy Beam zrobił. No i buntownik nie żyje. Troszeczkę głupio dał się też złapać. Artimo też jeszcze nie trafił tutaj z swojego i Artimo nie żyje w indywidualnej akcji. Tak samo teraz się dzieje na środkowej linii, gdzie jest właśnie akcja 4-3. Tomaszko tutaj nie zginie, raczej się wyratuje jeszcze tymi tarczami i Nami jeszcze tutaj leczy Elis, ale wie, że może być wzięta nietrafiony kompletnie arrow ze strony buntownika, a szkoda, bo ten arrow mógł dużo tutaj zrobić. Kokon też nietrafiony. No 3-5, panowie, tracicie przewagę. Tracicie środkową wieżę, wreszcie coś drużyna Vistola Eagles zaczyna nam pokazywać. Wreszcie jest coś ciekawego. Jeszcze tutaj nie trafia nam kabaczek z tarczy, ale zobaczmy, co tu się stanie. Lista ma ilości zdrowia, wchodzi w to wszystko w Tomaszko, bo tam od boku jest Mentos. Poszła grupowa mantra, ale Artimo też jest od boku. Xardas już jest zastunowany. Oj, na bardzo małej ilości zdrowia, jeszcze tutaj tarcza podeszła dla niego. Ale nie ma kto tak naprawdę wykończyć tego wszystkiego. Nie ma kto tak naprawdę podejść, tutaj wykończyć. Nie ma żadnego obszarowego ulta, tak na przykład jak ult Jeza czy cokolwiek. A szkoda, ale chociaż dzięki temu, że zawodnicy muszą się cofnąć, będzie teraz kolejna wieża dla buntownika i jego drużyny. Wchodzi tam jeszcze przy to wszystko Heavy Dream i zabija znowu Ashkę. Heavy Dream! Chyba musisz naprawdę nie lubić buntownika, skoro chodzisz na niego po raz kolejny i po raz kolejny go zabijasz. No to chyba teraz buntownik ma swojego Nemesis. Także... No, bardzo ładnie znowu tak na czystej pozycji dał się wyłapać tutaj buntownik. A Artimo jeszcze solo zabija tutaj Varusa, który też się dał tak naprawdę wyłapać. Czy Shen zdąży? Tak, Shen zdążył, ale czy to nie będzie przypadkiem zgubne. I jeszcze raz zgubne. Dokładnie tak, bo LeBlanc już nie żyje i tak naprawdę wychodzi z tego 1-1. 5-7. Tylko nadal, pomimo tego, że jest 5-7 i nadal jest ta przewaga po fragach, to tak jednak to nie fragi, a tak naprawdę wieże i obiektywy robią całe to spotkanie. Mamy już żywego smoka, Baron żywy za minutę. Zobaczmy, że w wieżach jest 4-0, więc nadal jest to samo. W poprzednim meczu widzieliśmy podobną sytuację, gdzie to właśnie drużyna Rebelsów dominowała to spotkanie, dominowała, a dopiero pod koniec zobaczyliśmy, że drużyna Vistula Eagles coś starała się zrobić, mimo że wygrywała w teamfightach, jednak to przegrała. Tak samo tutaj teraz muszą szukać obiektywów, nie mają ani jednej wieży, no musicie panowie w końcu coś zrobić, no bo jeżeli teraz będziecie tracili wszystko po kolei, typu Drake, typu, nie wiem, Baron, kolejne wieże, no to po prostu przegracie. Pierwszy smok leci na konto drużyny niebieskiej. Jest to smok, jak widzicie, wody. Tak samo jest jeden smok powietrza na koncie drużyny Vistula Eagles. No i zobaczymy, czy zawodnicy drużyny Rebels są w stanie tutaj podążać za przeciwnikiem. Jeszcze poleciał arrow, ale nieskuteczny. Jezu, ile ty tych arrowów nie trafiłeś już, buntownik. Jeden poleciał dobry tutaj, ale już tutaj dwa nietrafione i tutaj kolejny nietrafiony. Także cóż, 21 minuta tego spotkania już się właśnie rozpoczęła. No i zobaczymy, czy coś jeszcze w tym meczu ciekawego się zadzieje. Bo jak na razie, poza takimi grupowymi akcjami, z których wynikają po jeden, po dwa fragi, albo po prostu mocne obicie przeciwnika, przez to przeciwnik się musi cofnąć, no to z tych akcji wygrywa po prostu drużyna buntownika. Jeżeli tak dalej będzie, no to po prostu oni sobie na spokojnie wygrają kolejny meczek tak naprawdę bez żadnych przeszkód. No musi tutaj polecieć jakieś zaskoczenie, element ten zaskoczenia, który mógłby tutaj przewadzić nad tym wszystkim. Fizz na górnej linii, na środku w tym momencie zbiera się aż trójka zawodników. Dwójka też, cały bottom lane jest na dolnej linii, tam też jeszcze jest Kasadin, który no raczej sam na dwóch się nie podejmie takiego wyzwania. Tam polecą pierwsze pingi po to, żeby jak najszybciej dojść do niego, ale buntownik ma Reda, przez co jeszcze to utrudni Kasadinowi tam podejście. Podchodzi tam już do tego wszystkiego Lee Sin, a nie, on tylko warduje, także nic ten więcej nie będzie. Ale spójrzmy na wizję drużyny Vistula Eagles. Wiedzą, gdzie jest Elise, wiedzą, gdzie jest Shen i tak pomału wiedzą, gdzie jest LeBlanc. A spójrzcie w takim razie na wizję drużyny buntownika. Górna dżungla troszeczkę poordowana, bo tam są też troszeczkę zawodnicy, ale tak naprawdę nic więcej nie ma.
I mimo, że jest ta przewaga wizji, to powinien teraz to wykorzystać. Piękne ulti od Ashki! Mentos został wzięty, ale raczej tutaj użyje swojego ulta, bo tak, kokon nie trafia w porę i jest niestety coś. Ale jest tutaj Elise, dobija właśnie tego Kastadina tutaj z boku. Jeszcze udało się jej przepraszać, to Maszko wyratował tutaj jeszcze Elise. Od boku w tym samym czasie zginął Lee Sin, który tam się walczył z LeBlanc. W tym samym czasie też Ashe robi double killa na Lee Sinie i Fizzie, który tam podążał za całą tą akcją i starał się jeszcze dobić Elise. No i tutaj widzimy kolejny błąd zawodników drużyny Vistula Eagles. 3-0 na korzyść drużyny buntownika. Kolejna wieża poszła właśnie w tym momencie. Pewnie teraz pójdzie wieża inhibitorowa, bo nic więcej się nie da wybronić. No chyba, że miniony nie zdążą dojść w ciągu tych 10 sekund. Ale to jest kolejna zła akcja graczy drużyny Vistula Eagles. Byli zbyt pazerni na tą Elise. Próbowali ją zabić, tam bardzo dobrze, agresywo wyratował właśnie Marka z Vesta za pomocą swojego ulta. Bardzo ładnie też zagrał buntownik, bo to on rozpoczął całą akcję. Użył tego ulta, tam poszedł dash. Kastadin zginął jeszcze tam od boku. Tutaj w ogóle był Lee Sin, który nic nie zrobił w całej tej akcji. Tutaj była LeBlanc i tutaj był Lee Sin, nie wiem czy widzieliście. Oni się tutaj bili, Lee Sin zginął w całej tej akcji, a tutaj został tylko LeBlanc, nic, Lee Sin nic nie zrobił. Jeżeli nadal drużyna niebieska będzie walczyła w takim ustawieniu, że tutaj na przykład będzie Lee Sin, a tutaj będzie Ashe, no to ani Lee Sin nie użyje swojego kika, żeby móc cokolwiek zrobić na tej Ashe, no ani nic. A jeżeli będą gonili Elise tylko i będą gonili Elise, a nie skupią się tak naprawdę na głównych obrażeniach, no to będziemy widzieli to, co widzimy, czyli taką dość przegraną sytuację na tej drużynie przeciwnej. Kabaczek został w tym momencie wyłapany, bardzo ładny face check, 8-8. I Xardas zabija tutaj sobie na spokojnie Nami. No i teraz powinni pójść za ciosem. Nami nie żyje, no to chociaż zróbmy w końcu coś, co nam się przyda, nie wiem. Pójdźmy wszyscy topem i spuszujmy tego topa, tak? Nie wiem. Cokolwiek. No tutaj tracicie obiektywy. Co z tego, że zabijacie tam jeden po jednym, ale wykorzystujcie tą przewagę, którą sobie robicie czasami. Drużyna Rebels wykorzystuje tą przewagę. Wchodzi w akcje drużynowe, bierze wam kolejne wieże i stara się coś robić. A wy? Teraz idziecie na topa i właśnie teraz powinniście wziąć tą wieżę albo zauważyć, że Shen jest na dole linii. Shen wykorzystał wcześniej swojego ulta. Może go jeszcze nie mieć, ale akurat niefortunnie już go ma. Pierwsza wieża w końcu na korzyść drużyny czerwonej. A w tym samym czasie środkowa wieża jest brana. No panowie, ale tak być nie może. Jeden za jeden wieża, bardzo dobra, przemyślana akcja. Jeszcze tutaj poleciał Redemption. Mentos zadał dużo obrażenia. Chyba ucieknie. Ale nie, zbyt pazerny tym razem Marek był z Vesta. Wszedł zbyt mocno i to może być tak naprawdę cała akcja. Ale tutaj jest jeszcze teleport. Tutaj Xardas ma małą ilość zdrowia, Ashka zrobiła bardzo dużo. Kick poleciał od Heavy Dreama, od tyłu jest jeszcze Shen, który tutaj zadaje obrażenia. Jeszcze tutaj Artimo do tego wszystkiego dochodzi. Od boku jest tutaj Heavy Dream z Mentosa na bardzo małej ilości zdrowia. Mentos jeszcze dochodzi do Artimo, jeszcze poleciał kick i pięknie tutaj kolejny kick został wykorzystany od Mentosa. Ashe jest tutaj też na środkowej linii, jest tam na razie 3-5 w tym momencie w całej tej akcji na małej ilości zdrowia Heavy Dream oraz Mentos. Pytanie, czy teraz zostanie on zauważony? Oczywiście Mary w tłoka dobrze użył, ale jednocześnie też źle tutaj tego krzaczka. Tam jeszcze może zostać złapany buntownik, Kałaczek też do niego podąża, ale tutaj aż naprawdę ma dużo obrażenia i nikt nie ma w tym momencie możliwości coś do zrobienia. Jeszcze tutaj tarcza poleciała, adres, złe pozycjonowanie, Mentos ginie, ginie też tutaj Matashker i to jest tak naprawdę kolejna niepotrzebna zagrywka ze strony graczy Vistula Eagles. Zabili oni trójkę zawodników, powinni w takim razie się wycofać i zrobić Barona albo cokolwiek innego, żeby po prostu wykorzystać przewagę, że zabili trójkę. A oni chcieli podążyć, zbyt tutaj cofali się w złym miejscu. No i cóż, widzimy jak widzimy, Baron teraz robiony w tym momencie przez zawodników drużyny niebieskiej. Tak naprawdę na czysto, gdyż ani Kastadin, ani Varus nie żyje. Czy będzie steal? Nie było steala, udało się Markowi z Vesta na spokojnie to zestrzeć, to zabrać. Chociaż tam nic nie próbował wejść, nic się nie wydarzyło. Owej najprawdopodobniej teraz też zginie. Tak, mamy taunta, niepotrzebne wejście i teraz gracze Team Rebels pójdą za ciosem, wezmą najprawdopodobniej inhibitor, potem przejdą nad górną albo dolną aleję, najprawdopodobniej na górną z tego względu, iż tam zostaje jeszcze jedna wieża. No i cóż, panowie z Vistula Eagles nie przemyśleli zbyt bardzo tego zachowania i tego zagrania. Weszli, gdyby to udało się wystylować, to by coś więcej było. Tak naprawdę teraz gracze drużyny Rebels mają
jedną wieżę oraz mogą mieć grę. Stardust na połowie życia musi się tutaj wyratować. Butownik też na połowie życia, tutaj mocno obity. Tomaszko już używa na nim ulta, już tutaj wstał Kasabin i już też wstał Lisin, który tutaj coś więcej może zrobić. Poleciał kick na buntownika, ale tak naprawdę nic się na nim nie skupił. Butownik dostaje mega tarcie i tutaj robi wielkie obrażenia. Zabija już tutaj w tym momencie Agrest. Lisina aż zabija Kasadina, Elise zabija Karmę i tutaj jeszcze poleciał ulti od Ash, bo Ash nie wykorzystał tego ulta. To jest ace i to jest już ćwierćfinał na korzyść Team Rebels. Team Rebels kończy w tym momencie drugą grę i wygrywając tym samym ćwierćfinał i kończąc zawodników Vistula Eagles. Bardzo ładne zagranie, poszli za ciosem z tym Baronem. Zrobili jedną wieżę, drugą wieżę. Buntownik przeczekał z tym ultem też dobrze. Wyratował się, udało mu się przeżyć dzięki Kapaczkowi, który tutaj dużo zrobił. Agresywo wszedł też do przodu. Trójka zabitych, potem czwórka jeszcze z tego Aroa i mamy czyste zwycięstwo na korzyść drużyny Team Rebels. Szkoda, że nie wykorzystali swojego potencjału zawodnicy drużyny Vistula Eagles. 17 do 10, 12 tysięcy złota w przewadze, 8 do 1 w wieżach. Zobaczyliśmy tak naprawdę poprzednią grę do tej, która była poprzednio, czyli ciągle te same zagrania. Mimo, że tam trady były nawet porówno, to tak jednak tutaj 8 do 1 wieża. Tutaj obiektywy zrobiły wszystko tak naprawdę, co mogły. Spójrzmy, że Shen ma 2-0-11, tak? To jest perfect KDA ze strony Agresivo. Może przejdźmy tutaj jeszcze do statystyki. I oczywiście musimy pogratulować zawodnikom drużyny Team Rebel za tak naprawdę czyste wygranie tego ćwierćfinału i to oni przechodzą do półfinałów w tym oto turnieju. UMCS Tournament w Lublinie w 2017 roku. My będziemy teraz najprawdopodobniej widzieli półfinały albo jeszcze jakieś ćwierćfinały, chociaż wydaje mi się, że już się ćwierćfinały skończyły, więc półfinały będziemy widzieć. Gratulacje jeszcze raz dla drużyny Team Rebel. Tutaj dobre naprawdę zagranie. Wykończyli taktycznie przeciwnika. Przeciwnik nie wiedział, co zrobić. Mimo, że tradowali się dobrze, mimo, że akcje drużynowe były w miarę w porządku, to tak jednak obiektywy push, to tak naprawdę sprawiło, że na spokojnie sobie drużyna buntownika wygrała 2 do 0. No szkoda, panowie z Vistula Eagles mogli się postarać troszeczkę tutaj bardziej. Sporo indywidualnych błędów niepotrzebnych, zagrywek niepotrzebnych wejść. No i skończyło się to tym, że niestety zakończyli oni swoją przygodę z tym turniejem na ćwierćfinale. Dzięki wielkie i widzimy się, mam nadzieję, półfinale. Gratulacje jeszcze raz dla drużyny.